Dobrze, starajmy się kontynuować to, o czym była wczoraj mowa. Już w tych pytaniach wyszły pewne treści z drugiej konferencji. Życie. Życie wchodzi w człowieka przez jego serce, czyli przez dno twojego ja. Przez prawdę o tobie. Jeśli nie jesteś prawdziwy, grasz, kombinujesz, kręcisz, udajesz, często nie mając pojęcia, nie możesz dostać życia. Pan Bóg czeka na parterze, a ty mieszkasz na trzecim piętrze. Ktoś stuka do drzwi, ty otwierasz. Nikogo nie ma. Bóg czeka trzy piętra niżej. To dlatego wielu ludzi prowadzi życie duchowe, modli się, ale to jest często, przepraszam, często gra. Życie religijne może być pocieszaczem. Możesz należeć do grupy religijnej, mieć spowiednika, księdza, doktora, docenta habilitowanego i pocieszać się tym. I wtedy życie religijne nie da ci życia, bo ono nie jest na poziomie prawdy. Musimy zejść do siebie, do swojego ja i tam spotkamy Chrystusa i tam dostamy życie. Jezus cały czas czeka z tacą, a na tacy jest kielich życia, tylko On czeka, mówi do ciebie prawdziwego. Uważasz się na przykład za genialnego, a Pan Bóg nie będzie do ciebie mówił, słuchaj genialny, mam dla ciebie życie. Albo uważasz się za zero, jestem dno. Pan Bóg do ciebie mówi, córko moja, mam dla ciebie życie. A ty mówisz, do kogo On mówi? Bo ja dno, Panie Jezu, Gośka dno jestem. Nie znam Gośki dno, znam moją córkę, chorą, poranioną. Więc zawsze, jeśli coś odgrywamy, teraz poznać prawdę o sobie, to jest nieprawdopodobnie trudne. Wiecie, nieraz komuś się tak wydaje, na przykład, że jakaś dziewczyna miała romans ze starszym facetem, tam było dużo seksu, potem opamiętała się, zerwała z nim, właśnie zaczęła chodzić do kościoła, mówi, nawróciłam się, ale tak, odkryłam swoją tajemnicę, bo mój ojciec mnie nie kochał, więc dlatego się wplątałam w romans z tym facetem, ale teraz już wyszłam z tego romansu, Chrystus mnie wyzwolił, to już znam swoją tajemnicę. A twoja pycha? Jaka pycha? A twoje różne gry? A dlaczego dalej kokietujesz facetów? Ja? Pierwszy słyszę. Uważajcie, bo każdy z was się jakoś zna. Każdy z was zna swoją tajemnicę. Tak, kiedyś tam ojciec, kiedyś w rodzinie, ja to jestem taka nieśmiała, znam swoje wady, my się znamy. Tylko co mówi nam Biblia? Serce ludzkie, czyli twoje ja, podobne jest do czego? Pamięta ktoś z państwa? Do przepaści. Serce ludzkie podobne do przepaści. W tobie jest przepaść. Ty widzisz tylko kawałek. Jak stoisz na Giewoncie, zobaczysz jaszczurkę pod Giewontem? Nie. A na dnie twojego serca są jaszczurki, kanarki, wężyki różne. Jest nieprawdopodobnie. Serce to jest ogromna przestrzeń. Wiecie, kiedy byłem małym chłopcem i dochodziłem do mojego kościoła parafialnego i siostra zakonna robiła nam takie dziękczynienie z mikrofonem, że przyjęliśmy komunię i siostra mówiła do mikrofony, Jezus wchodzi do twojego serca, chce tam mieszkać, posprzątaj dla niego to serce. To ja zawsze widziałem taki domek dla lalek, taki mały Pan Jezusik wchodzi sobie, siada na zydelku i tam są mebelki, taka szafka mała jest dla Pana Jezusa w tym moim serduszku. Przepaść, nie Częstochowa, nie Polska, kosmos, twoje serce to jest kosmos i tam są takie galaktyki. I uwaga na dwie rzeczy, właśnie każdy z nas chce siebie znać, żeby wiedzieć, czego może oczekiwać od siebie. Tylko uwaga na zejście za płytkę. Będę się odwoływał dzisiaj do dwóch filmów, arcydzieł sztuki filmowej. Pierwszy to wakacje, nie, Pan Samochodzik i Templariusze. To było moje życie, moje dzieciństwo. Pamiętacie tych chłopców, co szukali skarbu Templariuszy? Znaleźli w studnie i jest napisane, skarb na głębokości 9 metrów. Niesamowite. Skarb na głębokości. Drabinę wstawiają do studni, schodzą po drabinie, schodzą. Są drzwi w ścianie studni. Nieprawdopodobne. Otwierają te drzwi, wchodzą. Drzwi się za nimi zatrzaskują, są w pułapce. Drzwi do skarbu były 3 metry dalej. Nie policzyli. Weszli do drzwi na głębokości 6 metrów. Było jak wół napisane. Skarb jest na 9 metrach, nie na 6. Uważaj. Schodzisz w głąb siebie i nagle są drzwi. Jest. Ksiądz, duszpasterstwo, książka, nawróciłam się, super, jest, Jezus. A potem pułapka. To nie to. Drzwi prawdziwe były 3 metry głębiej. Jeszcze jest jeden chwyt. Drugi arcydzieło sztuki filmowej, Czterej pancerni pies. Pamiętacie, jak nasi dzielni chłopcy szukali bomby, która miała wysadzić jakieś tam niemieckie miasto. Wiedzą, że wybuch nastąpi za parę minut i szukają tej bomby, szukają. Znaleźli, jest. Dzielny saper radziecki rozbroił. Super. Ocaliliśmy miasto,
A nagle saper radziecki mówi, to nie jest główna, jest jeszcze jedna. No to szukają, 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 patrzą, jest. W ostatniej chwili. On mówi, to nie ta, jest jeszcze jedna. Szatan tak minuje serce. Miałeś kłopoty z samogwałtem. Spiąłeś się, modliłeś, poszedłeś na pielgrzymkę, odeszło już. Pół roku się nie dotknąłem w sposób nieczysty. Super, rozbroiłem bombę. A dwie następne tykają. Tylko ich nie widzisz. Zejść do głębi swojej, serce ludzkie podobne do przepaści człowieka. Ja kiedyś jeszcze jeden przykład, tym razem z mojego doświadczenia. Kiedyś jak byłem chłopakiem, dentystka mi zatruła ząb. Nie zatruła, wsadziła jakieś lekarstwo. I powiedziała, słuchaj chłopcze, jakby cię bolało, bo to był piątek, jakby cię bolało sobota, niedziela, to weź sobie szpilkę i wydłub ten opatrunek, żeby tam się te gazy nie gromadziły. I rzeczywiście mnie zaczęło boleć. Ja poszedłem do łazienki, wziąłem igłę od mamy do szycia i coś wyszło. O, fajnie, super. Idę do niej w poniedziałek i mówię, pani doktor, wydłubałem sobie to, bo mnie bolało. No siadaj chłopcze na fotel. Patrzy, coś ty wydłubał, ledwo to podrapałeś. Popatrz, wzięła bor, trach, wyciągnęła mi tyle z zęba. Nam się wydaje, że już podrapałem trochę, że już byłem na pielgrzymce, już przeczytałem dwie książki, odbyłem taką spowiedź takiego super księdza, ale żeśmy dotknęli, w ogóle wydrapaliś, 6 metrów zszedłem, bombę rozbroiłem. Serce ludzkie podobne do przepaści. I tam trzeba zejść, bo tam trzeba... Przecież święty Piotr też mówi, spotkałem cię, Panie Jezu, już jestem twoim uczniem, niech to na ciebie nie przyjdzie, już rozumiem twoją misję. I kiedy dotknął swojego serca? Kiedy zapłakał na dziedzińcu świątyni. Ale jak zapłakał? Pamiętacie? Gorzko. Piotr gorzko zapłakał. Cała gorycz. Cała gorycz wyszła. U świętej Anny zatkała się, doszła serce akademickim na podwórku, zatkała się studzienka kanalizacyjna. No i my, księża, mechanicy, drutem jakimś wyciągamy. Wyciągnęliśmy dwa kamienie, to może to jest, nie, jeszcze ciągniemy. O, jakiś żeśmy wyciągnęli sznurek, to może się odetkała. Nic się nie odetka. Przyjechali faceci z kanalizacji, włączyli taką pompę. Jak wyssali, co tam było, to tam było parę wiader szlamu. A myśmy tak po kamyku wyciągali, myśleliśmy, że to robimy. Zejść na dół, zejść do dna. Od tego zaczynam to nasze dzisiejsze spotkanie, bo dopóki serce ludzkie jest zamulone, jak to współcześnie ludzie wymyślili taki termin, że się zamula serce, jesteś zamulony, to jest tym wzrokiem coś się dzieje. To jest tym wzrokiem. Jeśli tam jest rana nieuleczona głęboko, to dzieje się coś ze wzrokiem. Pamiętajcie, jeśli człowiek się zrani w rękę, rozetnie sobie ciało, to po pewnym czasie robi mu się taka maść. My mówimy, słuchaj, zaropiało mi, zobacz, jakieś paskudztwo takie cieknie mi z tej rany. Dokładnie to samo dzieje się ze zranieniem serca. Jeśli serce zostaje zranione, tam się robi taka maź i ja to mówię, szatan bierze tą maź w strzykawkę, naciska i wchodzi ci w oczy. I ty wszystko widzisz na czarno. I dlatego mówisz, ja widzę na własne oczy. Przecież nie, jestem beznadziejna. Niech mi się z nim mówi, no jestem beznadziejna. Ten chłopak jest moim, bo szatan ma cały zestaw tych tuszy. Czarne, różowe. Nieprawdopodobne to jest. O ile powiedziałem wam, że Pan Bóg jest okulistą, który leczy oczy, o tyle szatan jest specjalistą od oświetlenia. Ja dzisiaj za chwilę dojdę do tematu różnic między mężczyznami a kobietami, ale byłem na takim spotkaniu koedukacyjnym młodzieży, rekolekcjach u sióstr i była pantomima. Taki pantomima, że Adam z Ewą coś tam w raju, jakąś połówkę pomarańcza mieli, tańczyli, ten chłopak z dziewczyną pięknie ubrani. I ja patrzyłem, i ktoś był od oświetleń, że cały czas reflektor był na tą pantomimę. I pewien chłopak, czy tam siostra stała i zmieniała płytki kolorowe. Wszystko się robiło zielone. I patrzyłem, dziewczyny patrzyły na pantomimę. Boże, ojej, ta pomarańcza, jaki symbol piękny, jak oni tańczą. A chłopaki patrzyli na ten reflektor. Kurde, jak ona to zmienia? Ale numer, fajnie. Teraz włożyła zieloną, ale fajnie numer. Szatan ma reflektor na twoją rodzinę. Wrzuca czarną płytkę, przychodzisz do domu i mówisz, beznadziejna jest moja rodzina. Po prostu beznadziejna. Trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Moja koleżanka to ma ojca. Druga koleżanka ma chłopaka bezbłędnego. Tam kiedyś czytałem, jaka fajna rodzina, a moja beznadziejna. Nagle szatan zmienia oświetlenie na różowe wsadzi. Mistrzem oświetleń jest. Mistrzem ustawiania kamery. Wiecie, że każdego można sfotografować tak, że wyjdzie beznadziejnie. Jak to się dzieje? Więc jeśli jest ta rana w sercu niewytropiona, nieuleczona, cały czas ta maść, ta ropieją mi oczy, ropieją mi uszy, słyszy człowiek co innego. Jak to się dzieje? Sięgnijmy do bajek.
Wiecie, znamy bajki o różnych królewnach. Popatrzcie, w ilu bajkach jest motyw. Jakaś tam czarownica roztłukła lustro, wpadł kawałek lustra w oko i królewicz zasnął. Przyjechała królewna, królewiczu, nie znam cię. Odej, to ja, przecież popatrz, to ja. Nie wiem, kim jesteś. Dopiero mu wyjęła z oka. To ty, patrzcie, ile, jak się często podaje wątek zaśnięcia królewicza. Zjadł zatrute jabłko, umarł, nie żyje. Jest jeszcze jedna bajka, która tłumaczy, jak te serce, miejsce, gdzie Bóg chce nam wlać nowe życie, jak ono zostaje ranione, jak zasypiamy, jak tracimy życie, to wszystko dotyczy głębi serca. Bajka o blaszanym drwalu. Był sobie drwal, który tą siekierką tam ścinał drewna, obrabiał i tak. I przyszła czarownica, rzuciła na niego urok, że jak tą siekierką pracował, to się ta siekierka mu omskła i zranił się w rękę. I co zrobił? Zrana jest. No poszedł do stolarza, czy tam jakiegoś, przepraszam, jakiegoś kowala, czy ślusarza, żeby zrobił mu taki implant z blachy na tą ranę, żeby go nie bolała. No i on mu zrobił taki ochraniacz, jak rycerze mieli. No ale dalej się tutaj zranił. No to poszedł, żeby mu tutaj zrobił ten kowal taki. No i tu się zranił. I po pewnym czasie drwal już był cały w tym żelazie. Nawet się cieszył, bo taki twardy się zrobił, tą rękę błyszczący. Tylko nie przewidział jednego. Spadł deszcz i zardzewiał. I nie mógł się ruszyć. To jest historia wielu ludzi. To jest właśnie może historia twojego ojca. Przepraszam, to śmiesznie brzmi porównanie, ale niektórzy faceci siedzą tylko przed telewizorami i zmieniają pilotem. Zardzewiali. No rusz się, chodź na spacer, no uśmiechnij się do mnie. Przytul się, tato, przytul się do mnie. Zardzewiały. To, co wczoraj wam mówiłem o różnym ożywianiu, kiedyś to do dzieci mówiłem. Jeden chłopiec mówi, proszę, ma ksiądz rację, mój tata jakby nie żył, jakby był taki markotny i jeździ na paluszki. Ja mówię, jakie paluszki? Na baterie, paluszki. Ja mówię, twój tata na R20, R14? Nie, okocim mocny jeździ. Jak ma trzy paluszki, okocim mocny, to żyje. Do mamy się uśmiecha, żartuje. Wieczorem tata patrzy, jedna puszka pusta, druga pusta, trzecia pusta, idę spać. Paluszki się wyczerpały. Wielu ludzi, to jest historia tego drwala, a o zranieniach mógłbym wam do rana opowiadać o swoich, o zranieniach innych ludzi. Pamiętajcie, że rana idzie zawsze w to, co w samo sedno serca, w tamten początek naszego ja, w ten najczulszy, najtkliwszy, najprawdziwszy punkt o nas. I ten punkt jest u nas mężczyzn, męski, a u kobiet kobiecy. Kobieta zawsze zostaje raniona w swoją kobiecość, a mężczyzna w swoją męskość. Nie ma uniwersalnych ran. Szatan zna zestawy ran, jak ranić. Ja tylko pokrótce powiem tą w oparciu o Biblię, jak to było z tym stworzeniem mężczyzny i kobiety. Nie ma ludzia, jest albo mężczyzna, albo kobieta. Pan Bóg nie jest mężczyzną ani kobietą, on jest duchem doskonałym. I pewne swoje cechy stwarzając dał kobietom, a pewne swoje cechy stwarzając dał mężczyznom. To nawet widać w Księdze Rodzaju wprawdzie, że mężczyzna został stworzony, wczytajcie się, kiedy nie było jeszcze Edenu, ogrodu. Mężczyzna został stworzony, kiedy świat był dziki, nieokiełzany. To, trudno to nam dzisiaj sobie uzmysłowić. Kiedy świat i facet został stworzony do walki, do działania. Mężczyźni się czują lepiej na otwartym powietrzu. Dlaczego niektórzy faceci nie lubią chodzić do kościoła? Duszno, ciasno. Grill jest w ogrodzie. O, bajka. Skocz tatusiowi po piwo. To się coś dzieje. Faceci lubią otwarte przestrzenie. Na stadionach się świetnie czują. Z dużo przestrzeni, hałas. I faceci są stworzeni na odkrywanie, kombinowanie. A jakbym ten drut wsadził do kontaktu? A jakbym ojcu odkręcił ten gaz? A ciekawe, czy ten magnetofon się da rozebrać? Dlatego siedzą nad Windowsem, będą siedzieć do 4 rano, go wgrywać, bo kurczę, coś mi się te sterowniki nie chcą zainstalować. Ale ja muszę to rozgryźć, będą grzebać, nie poddadzą się. Zostali stworzeni do walki z dzikością. Pamiętam, jak mi jeden pan mówił, proszę księdza, moja żona jest kochana, 3 dni daje mi w roku, że mogę ze swoim kumplem jechać na Mazury. Wynajmujemy najgorszy domek w najgorszym ośrodku czasowym. Bez łazienki, bez ubikacji, bez niczego. Całe 3 dni, zero cywilizacji, grillujemy, pijemy browar i proszę księdza, kości za siebie, a ręce o flanelową koszulę wycieramy. Nareszcie mogę wycierać, splunąć sobie mogę, jestem u siebie. A potem wracam do pracy, garniturek, laptop, komóreczka i jestem kulturalny. Każdy z nas, panowie, ma w sobie trochę dziczy, dzikości, co przecież nasze kobiety, tylko Rafaello, one nie wiedzą, co jest golona, to jest dobra golonka. A jeśli ktoś z was mówi, a wcale ja we mnie nie ma dzikości, we mnie nie ma szaleństwa, właśnie nie lubię, to słuchaj stary, nie gniewaj się, ale gdzieś odszedłeś.
Nasze pytanie to jest pytanie o siłę. My zostaliśmy stworzeni do siłowania, zmagania się, do kreowania, do pomysłu. Dlatego my mamy lepsze orientacje w terenie. Kobieta się jak w obcym mieście samochodem się szybko pogubi. Facet kombinuje. Tam jest wieża kościoła, skręciłem stamtąd, on jeszcze jakoś to wybroni. Kobiety są oczywiście lepsze w dotyku, w zapachu, w tych takich mniejszych sprawach. Facet w przestrzeni, facet ma wzrok lepszy, bo on polował. On musiał z wieży swojego zamku zobaczyć, czy wróg nie nadchodzi. Wszystko to zostało nam dane po coś. Dla nas to jest siła. Przecież my się cały czas siłujemy. Kto silniejszy? Albo na rękę, albo kto lepiej w nogę. Jaki masz komputer? Ja mam Pentium 3, a ja Pentium 4. Ty jak twój laptopik chodzi? A mój tak. Zwróćcie uwagę, jak faceci parkują samochody przed sklepami. Zaparkuje samochód, odejdzie, spojrzy na swój samochód, popatrzy, jak się reprezentuje na tle innych samochodów. Bryka, ile wyciąga? Jechałem do Warszawy, słuchaj, średnio miałem 120. Kiedyś jeden chłopiec szedł, dziewczyny grały w jakąś tam klasę czy w gumę i on mówi... Która z was wygrywa? On, żadna, to jest tylko taka gra, żeby grać. To po co taka gra? Gra jest po to, żeby wygrywać. My mamy pytania o siłę. Cały czas mamy pytania o siłę. I z kim, do kogo szliśmy z tymi pytaniami? Do taty. Tato, zobacz, jaki zbudowałem samochód. Tato, zobacz, jaki zamek zbudowałem. Tato, zobacz, jaki mam miecz. Tato. I tata był od tego, żeby powiedzieć, tak, synu, jesteś twardziel, jesteś mocny, jesteś silny. I wtedy chłopak rósł, wtedy nie było rany. Eldridge w swojej książce Dzikie Serce opisuje, jak poszedł ze swoimi trzema synami na skałki. Jeden chłopiec się wspinał, on oczywiście ich trzymał na linii, asekuracja, drugi i trzeci, najmniejszy taki kajtek się wspinał i nie mógł jakiegoś wyłomu pokonać. Tata mówi, z lewej strony, bierz go, dobrze, zaczep się. Nie, nie mógł. Opuścił go, mówi, no słuchaj syneczku, nie dasz rady, dzisiaj za tydzień przyjedziemy. Ale chłopak miał męskiego ducha. Tato, tatu, ja muszę tam wejść. A, brachu, no jasne, że musisz, ja cię rozumiem, dawaj jeszcze raz. Zaczepił go. Dobra, lewa ręka, wspina się, teraz tu się zaczep, tu wszedł i ojciec z dołu krzyczy, synku, byłeś ostry. Opuścił go na dół, rozpina tą asekurację, mówi, tato, ja naprawdę byłem ostry, byłeś ostry. Tato, a powiesz tam na obiedzie przy mamie? Tego chcemy, panowie, byłeś ostry, ale prowadzisz, ale masz brykę. Ale żeś tą bramę zalotował. My, panowie, mamy pogardę do siły, bo my jesteśmy po prostu mega silni. Panowie, jak któryś z was huknął na meczu, ale w poprzeczkę tak, że bramka się... To drugi podszedł, mówi, nieźle pyknąłeś. Mógłbyś po prostu tą piłką rozwalić Europę Środkową. Jedzie chłopak, przywozi samochód z Belgii, 300 koni mechanicznych, wychodzą kumple. Niezła bryciusia, ale caceczko. On mógł kupić czołg, Leoparda mógł kupić, ale kupił tylko 300 koni mechanicznych. My tęsknimy za siłą i za mocą. I kiedy przychodzi rana? Rana przychodzi kiedyś, wtedy, kiedy cię ktoś ośmieszy. Kiedy wyjdzie publicznie twoja słabość. Eldridge pisze o innej sytuacji, kiedy ojciec ze swoimi synami poszedł na mecz, a jego najmniejszy chłopiec, to inna rodzina, został i grał sobie jednym palcem na pianinie. Jego ojciec wrócił, popatrzył na tego chłopca, który grał na pianinie i powiedział, ty pedale. Nie usiadł do pianina nigdy więcej. Nie mógł założyć rodziny. Nie mógł się, ojciec go przeklął. Ciach. Rana. Boże, pamiętam jednego pana, który do mnie przyszedł, tak płakał, całe życie się moczył, sikał w nocy. Śmieli się z niego na kolonie, o prześcieradło, zeszczał się znowu. Miał 40 lat, pracownik naukowy. Nie mógł założyć rodziny. Nie wierzę w swoją siłę. Wszyscy się śmiali. Nie przeskoczyłem przez skrzynię na meczu, zostałem wyśmiany. Ty ciamajdo, ty grubasie, ty. To są rany nas facetów. To są rany nasze facetów. I bardzo dużo zależy od ojca. Ojciec, wiecie, dopiero zrozumiałem, co to znaczy, że w Starym Testamencie oni tak zabiegali o błogosławieństwo, przekleństwo ojca. Czy ojciec błogosławi Ezawowi czy Jakubowi, Izaak? Ojej, to jakieś takie zwyczaje tam stare, to nie ma. Nie. To jest wszystko ważne, czy ojciec ci pobłogosławił. Nie tak, że synu, ja cię błogosławię tam. Jesteś twardziel, mój synu. Chodź tu, komandosie, chodź z tatą się posiłować. No, dawaj, stary lew tego małego i się bili. Tak ojciec błogosławił synu. Albo przeklinał, że chłopak mówi, tata wraca z pracy, a tata wracał tak pijany, że się ledwo... I mój tata, moja siła, moja moc leży, a wszyscy koledzy, ty, twój stary się sklarował. Przekleństwo, rana, nie wierzę w siebie. Ten, który miał mnie bronić, który miał być moją dumą, okazał się słaby. Pamiętajcie, wszystkie cywilizacje dbały o siłę facetów. Wszyscy chłopcy w cywilizacjach przechodzili inicjacje, bo ludzie wiedzieli, jak nie będziemy mieli twardych facetów, to nas wrogowie, nie będziemy mieli armii i wojska, nas zgniotą.
u papuasów, aborygenów, ojciec w nocy przychodził z wujkami i brał 5-letniego synka. Matka płakała, zostawcie moje dziecko. Ona wiedziała, że tak będzie. Ona już wiedziała, że to przyjdzie w nocy, bo to ryt z pokolenia na pokolenie. Ale musiała swoją rolę odegrać. A wujkowie brali chłopca, on płakał, tatusiu, zostaw mnie. Ale się cieszył, przyszli po mnie w nocy. Wiedział, że tak kiedyś będzie. Brali go do lasu, ojciec napinał mięsień. Tu, siła, ciął nożem, brał krew i smarował usta syna. Do tej pory karmiła cię mamusia mleczkiem, a teraz ojciec cię będzie karmił krwią. Minęły setki lat, rozmawiam z moim byłym studentem, teraz ojcem 7 dzieci, mówi, proszę księdza, przychodzę nieraz późno do domu, o żona mi odgrzewa obiad, jem kotleta, moi synowie się zlatują. Siadają i w ten kotlet tak. Tata, dobry, dobry, daj kawałek. On mówi, Agnieszka, no co ty, nie nakarmiłaś ich kolacji, nie dałaś, dałam im, nie chcieli jeść. Oni chcą jeść to, co tata je. Siłę ojca mieć. Za tym, żeśmy tęsknili. Pozwolę sobie na osobisty wstręt. Mój ojciec pracował w biurze, już mój tata nie żyje. Kiedy szedł do pracy nieraz, taką miał teczkę skórzaną, jak to ci urzędnicy, i wkładał, mama mu robiła kanapki. Tylko kanapki w papier zawijała. I on szedł i nieraz się zdarzało, że on tych kanapek nie zjadł. Miał jakieś tyle pracy. Wyobraźcie sobie, lipiec, 30 stopni ciepła. Ojciec w teczce nosi cały dzień kanapki. I przynosi z powrotem, w tym papier, tym masłem, prawda? Jeszcze mój ojciec palił, więc te papierosy, tytoń, te kanapki w tytoniu. W ogóle mama mówiła, daj te kanapki, trzeba to gołębiom oddać przecież. A ojciec mnie wołał, mówi, Piotruś, chodź. Chcesz wojskową kanapkę? Dawaj, tata, dawaj. Ja do dziś nie zapomnę tych kanapek z tytoniem. Mama mówiła, co ty, synku, nie dawaj mu tych kanapek, on się pochoruje. A do dziś pamiętam te kanapki. Panowie, rana to jest dla człowieka duma. Mój ojciec mnie kiedyś przestawiał przez płot z drutem kolczastym. Mam do dzisiaj ranę na kolanie, jak sobie wyrwałem kawę. To jest moja największa duma i pamiątka po ojcu. Rana dla faceta, zmagałem się. Inicjacja to było zadanie bólu chłopcu, bo każdy z nas był zraniony. Wyśmiali go. Ty latasz bez majtek, jak byliśmy mali, to śmieli się koledzy, koleżanki, ciocia, o, sikał się, kubkę zrobił. I dla nas facetów to była hańba. I teraz przychodził ojciec, mówił, synu, teraz ci zadam ból, a ty ten ból wytrzymasz. Chłopak pod kontrolą ojca, wujków wytrzymał każdy ból. I pokonywał te wszystkie poprzednie bóle. Rozumiecie? Te wyśmiania, jak miał roczek, 2, 3. Jeśli nie przeszedłeś inicjacji, to twoje porażki, jak byłeś gnojkiem, do dzisiaj cię upokarzają. Do dzisiaj pamiętasz, że nie przeskoczyłeś tej skrzyni, żeś się rozpłakał w kościele, że cię przestraszyli, że się wszyscy śmieli z ciebie. Ból przyjmowany w czasie inicjacji jest pokonywaniem upokorzeń z dzieciństwa. Więc my, panowie, mamy te pytania. Ojciec może też nic nie powiedzieć. Pamiętam przyjmującą historię chłopca, który, ojciec jego był dziennikarzem, wracał do domu i pisał od razu jakieś tam dokumenty. Felietony, reportaże. I ten chłopiec pisał listy. Tato, zbudowałem dzisiaj most, mam nowe żołnierzyki, przyjdź do mnie popatrzeć. I te listy wkładał ojcu przez szparę pod drzwiami. I opowieść się kończy. Nigdy nie dostałem odpowiedzi od ojca. I taki chłopiec nie wie. Tato, my mamy jedno pytanie do ojców. Tato, czy jestem normalny facet? Tato, czy jestem silny? Powiedz mi, tato. Tato musi cię pobłogosławić, mianować na faceta. To są te nasze męskie pytania. A kobiety? Kobiety zostały stworzone w ogrodzie Eden. I drogie panie, Biblia się sprawdza wszędzie, przecież widzę stąd. O, ta paszka taka tutaj, włosy trochę, pasemka robione. A my faceci, ogród Eden, kwiaty są kolorowe, które? My faceci, jest, dlatego nie można kobiety z ogrodu zabierać, ani faceta do ogrodu pakować, bo to są dwa różne światy. I kobiety są ranione właśnie, kobiety mają jedno pytanie, czy jestem piękna? Jeśli któraś z pań by mi powiedziała, mnie to wcale nie obchodzi, to niech się nie wygłupia. Czy jestem piękna? Czy ja zachwycam? Czy moje piękno zachwyca? Czy znajdzie się ktoś, kto ze względu na moje piękno poświęci dla mnie życie i będzie moim ochroniarzem? Bo pamiętajcie, Pan Bóg stwarzał świat, że stwarzał byty coraz doskonalsze. Od najbardziej prymitywnych do doskonalszych. Panowie, trzeba to powiedzieć, na końcu stworzył kobietę. Ona jest najbardziej subtelna, w niej się rodzi życie. Ona się dotyka delikatnego człowieka. Przecież całe ciało nasze zostało stworzone. Pan Jacek Pulikowski mówi, mężczyzny, ciało zostało stworzone do ojcowania. Kobiety do matkowania. Jak pan Jacek Pulikowski pytał na jednych rekolekcjach, kto ma lepszy umysł, dziewczyny czy chłopaki? Chłopaki mówią, my, dziewczyny, my. Otóż ogłaszam, że lepszy umysł mają chłopaki. Chłopaki mówią, hurra.
Lepszy umysł mają chłopaki do ojcowania, a matki mają lepszy umysł do matkowania. Kariera jedyna mężczyzny, jak głosi tytuł książki pana Polikowskiego, jest być ojcem. Moja też. Albo będę ojcem, albo będę nikim. Albo będę miał dzieci duchowe, o które będę walczył, bił się i dawał chłopakom męskość, a dziewczynie poczucie piękności, albo nie będę. A kobieta ma wszystko do matkowania stworzone. Pamiętam, jak mi moja mama kąpała, jak byłem mały, to te jej palce pasowały do moich uszy. Jak mi ojciec kąpał, Jezus Maria. Mama pachnie, mama jest miękka, mama ma takie ładne sukienki, ojciec ma te paski od spodni, takie te portki, te kapci, mama pachnie. Ja zawsze się lubiłem do mamy przytulać, jak ona była miękka, pachnąca. Kobieta jest do tego stworzona, my mamy to wszystko. I kobieta pyta o piękno. Kiedy idę nieraz do mojego kolegi, który ma małe córki, teraz już nie takie małe, ale jak były małe, to jak ja zaczynałem z nim rozmawiać, chodziła jego córka, włosy sobie tak rozpuszczała, tak się kręciła przy nas. Ja mówię, ty czego ona chce? No powiedz coś, że jest piękna. Wszystko. To jest genetycznie, to jest duchowo. Na tych rekolekcjach, co była ta pantomima, siedliśmy do obiadu, siostry troszeczkę opóźniały się z podaniem obiadu, siedzimy i czekamy na obiad. Jedna dziewczyna wzięła łyżkę do zupy i wyciera serwetką, wyciera. Więc ona taka higieniczna, wyciera, wytarła i zaczęła się przyglądać. Co robią dziewczyny na skrzyżowaniach w samochodzie? Lusterko wsteczne. Siostry mają niektóre takie blaszki tutaj z krzyżykiem, to z tyłu jest lusterko przecież. Żeby się w każdej chwili można było przejrzeć. I zranienia idą w pięknie. Zranienia u kobiet idą w pięknie. W przyjęciu. Kobieta chce tak zachwycić, że była przyjęta. Jak szatan uderzył w Ewę. Ewo, przepraszam, ja teraz sparafrazuję tę rozmowę. Ewo, macie cały raj, ale Pan Bóg ci nie dał jednego drzewa. Patrz. Gdybyś była piękna, to byś go tak zachwyciła, że oddałby ci wszystko. Ale ty nie jesteś piękna. Widzisz? Dziewczyna chce zachwycić chłopaka do końca. Dlatego panowie będziecie ciągle sprawdzani. Do kogo dzwoniłeś? Pokaż na chwileczkę komórkę. Kogo wiozłeś? Z kim rozmawiałeś na parkingu? Dziewczyna chce... Jestem taka piękna, że tak cię zachwycam, że wszystko mi oddasz. A właśnie Pan Bóg nie dał Ewie jednego drzewa. I Ewa przestała wierzyć w swoje piękno. I co wtedy robi? Zaczyna kontrolować faceta. Adam, chodź tutaj. Adam, masz jabłko. Adam, zjedz jabłko. Kto to są feministki? To są kobiety, które przestały wierzyć w to, że piękno kobiety działa na faceta. Facet zmienia świat przez pracę, aktywność, prawda? Kobieta wystarczy, że jest piękna. Idźcie do każdej galerii obrazów na świecie. Zobaczcie, ile jest obrazów. Kobieta leży na łące, kobieta leży na sofie, ma kwiaty we włosach, to jest nieraz akt, ona jest naga, ona jest piękna. A zobaczcie, ile jest obrazów w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, co? Facet jak działa, on zmienia świat. To kobieta jest piękna. Kiedyś w parafii, w której pracowałem, pan kościelny, młody chłopak rąbał drzewo. I przyszły trzy studentki. I zatrzepotały rzęsami. Porąbał to drzewo w 3 minuty. Potem porąbał pieniek do rąbania drzewa. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to powiedziałem, facet, uspokój się, a wy idźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje. Przecież to się cały czas dzieje. Na pielgrzymce stoją klerycy, stoją księża, podejdą dwie młode siostry. Nagle dowcipy się księżom przypominają. Nagle. Energia w nich chodzi. Kobieta ożywia mężczyznę pięknem i dlatego rana idzie, nie jesteś piękna. Do kogo idzie kobieta z tym pytaniem? No do faceta. Jakiego ma faceta? Ojca, tato, czy jestem piękna? Tato, pogłaś mnie. Tato, kup mi kokardę. Chodź, moja księżniczko, chodź, będziesz statusiem tańczyć. Tata bierze córkę na i tańczą szama, najpiękniejsza królewna. Ale może być przekleństwo. Ty pryszczata, taka gruba jesteś, ciebie nikt nie będzie chciał. O... Straszny cios. Dziewczynka idzie z matką, spotykają panią sąsiadkę. Sąsiadka mówi, jakie ładne dziecko, a tak pani nie chciała mieć tego dziecka. Ciach. Dziewczynka słyszy rozmowę rodziców w kuchni. A ojciec mówi, wolałem chłopaka, jak niech będzie baba. Ciach. Nie ma życia. W oczy idzie tusz. Nie ma prawdy. Zaczyna się Matrix. Została zaszczepiona z tyłu głowy w komputer. Nienawidzi ojca, nienawidzi całego świata. A potem całym światem gardzi, a potem znowu go nienawidzi. Następuje zakłócenie czegoś. I tego się, nasze serce to pamięta, choć rozum może nie pamięta. Dziewczynka prosi tatę na basenie. Tato, zjedź ze mną na zjeżdżalni do Brodzika, bo ja się boję. Oj, daj spokój. Tato, zjedź ze mną na zjeżdżalni. No to ojciec bierze dziewczynę na kolanach, zjeżdżają. Brodzik jest płytki, on sobie skręca nogę. I przy wszystkich na basenie mówi, przez ciebie zawsze się dzieje zło, widzisz? Przekleństwo ojca, ciach. Ona potem po latach, jak jeździ konno i koń ją zrzucił, to mówi, koń się na mnie poznał.
że jestem zła. Zwierzęta wyczuwają złych ludzi. Psy na mnie szczekają. Psy mnie nie lubią, bo psy wyczuwają, że jestem zła. Ktoś powie, co ty mówisz, dziewczyno? Ty jakieś nielogiczne rzeczy mówisz. Tu, serce. Serce jest tutaj zranione. Powtarzam tych historii, Boże drogi. Ksiądz mógł zranić. Więc słuchajcie, niewiele brakowało, ja bym tu dziś nie stał. Atak szatana poszedłem do spowiedzi, mi ojca i syna. Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem, przystępuję do spowiedzi po raz 42. Proboszcz mówi, wróć. Ostatni raz byłem u spowiedzi, to przystępuję po raz 42, wróć. Proszę, przy księdza proboszcza, no byłem 2 miesiące temu, przystępuję po raz 42. Po co mówisz, który raz przystępujesz? No siostra kazała. Powiedziała, że jak będę jeszcze pierwszy raz, żeby powiedzieć, przystępuję pierwszy raz do spowiedzi. To ja myślałem, że potem trzeba powiedzieć drugi, trzeci. Słuchajcie, ja już miałem jedną nogę zdjętą. Jak on by mnie skrzyczał, to bym odszedł i tak się może zraził do kościoła. Ilu ludzi ma ranę, przepraszam, muszę to powiedzieć, ma ranę od kościoła. Publicznie proboszczowie. Wiecie, kiedyś te czasy feudalne to inaczej było. Publicznie przy parafii. Kowalski, o, pijany wczoraj leżał. Nie pójdę do kościoła. Klechom nie przebaczę. Więc to są te... I zaczynamy tak myśleć. Zaczyna serce myśleć. Tutaj wszystko mamy ustawione normalnie. W towarzystwie się umiemy zachować, umiemy się ocenić, umiemy... Mówię, bardzo się lubię, a tu to jest prawda. Pamiętajcie, serce się łamie przy takim ostrzejszym cięciu. Ono jest złamane. Część serca zostaje 5-latkiem, a część rośnie. I ma 25 lat, jest magistrem. Ludzie, ale rządzi tobą ten mały, 5-latek. On ciągle szaleje. A tego dziewczyna idzie w romanse, jakieś głupoty, jakieś, rzuca się w religijność, prawda? Coś nieprawdopodobnego. Być może tobą rządzi mały chłopiec i wydaje rozkazy twojemu rozumowi. I rozum pracuje na zlecenie tego małego chłopca. Jak się zaczyna Ewangelia? Przyszedłem leczyć rany serc łamanych. Pan Jezus bierze tego chłopca, tą dorosłą dziewczynę i skleja. W jedno. Popatrzcie, jak my nie lubimy często oglądać naszych zdjęć. Po wakacjach, zobacz, mam zdjęcia z obozu. O Jezu, wyrzuć to zdjęcie, jak wstrętnie wyszłam. Nie wyszłaś, tak wyglądasz. Nie lubimy teatru. Wiecie, my się przyzwyczailiśmy do swojego widoku w lustrze. Tu my, panowie, jak się golimy, dziewczyny, jak się tam szminkują. Ale idziesz w teatrze i nagle takie lustro, 4 metry na 5 i widzisz się całego. O Jezu, jakiś taki krzywy, a brzuch mi jakiś urósł. Matko, jakiś jestem pokręcony. O, nie cierpię teatr. Ziemkiewicz napisał w jednej książce, że jak jesteś na zachodzie Europy, to ja też mam takie małe doświadczenia, i spojrzysz się na kogoś obcego w autobusie czy w tramwaju i tak się na niego zaczniesz patrzeć, to on, patrząc na ciebie, mówi, co on się tak na mnie gapi? A skoro się tak na mnie patrzy, to chyba się skądś znamy. Ja nie pamiętam, ale na wszelki wypadek uśmiechnę się. Spróbuj w autobusie relacji giżycko-brągowo popatrzeć się tak na miejscowego. Usłyszysz sakramentalne, chcesz mordę? Co się gapisz? Lepiej się nie gapić. Ja zawsze nie patrzę się za bardzo. Nie podoba ci się coś? Coś ci się nie podoba? Nie lubimy, jak ktoś się... To jest nieprawdopodobne. Wiecie, kiedy pracowałem w kurii, miałem taki... Przez 2-3 tygodnie z moim kolegą żeśmy tak żartowali, że przychodził jakiś ksiądz, nasz kolega, a my mówiliśmy, o, cześć stary, no mówi się o tobie. Co się mówi? Wyszła ta sprawa. Która sprawa wyszła? No stary, biskup mówi... Biskup, chodź, ty co mówił biskup? Ciekawe, jak byście zareagowali, gdyby ktoś powiedział, słuchaj, na uczelni aż o tobie się mówi, aż huczę o tobie. Czy byście powiedzieli, o fajnie, ludzie się poznali na mojej sile, na moim pięknie, naprawdę mówią genialnie. Czy byś powiedział, ty, a co mówią? Lepiej niech o mnie nie mówią. Najlepiej niech o mnie nie mówią. Nie mamy tej pewności 7. I kiedy jest rana, kiedy jest cięcie, kiedy serce jest złamane, ona potwornie boli. To jest potworny ból. Wiecie, jak się człowiek sparzy, to nieraz mówię, słuchaj, nie dotykaj mnie. To najgorzej, jak się ktoś opali i spali, tak go klepną. Cześć, stary, jak było na wakacjach? O Jezu, uspokój się. I zaczynamy, słuchaj, nie dotykaj, wiesz, uważaj, bo jestem tutaj, mam rękę zwichniętą. I robimy to samo z sercem. Jak żebracy zaczynamy je owijać w stare gazety, jak te kloszardzie, jakąś tekturę, bandaże, reklamówki na serce nakładamy, żeby nie bolało. A jak się to dzieje? Generalnie ja to porównanie takie mam, że uruchamiamy wtedy radary wczesnego ostrzegania. Ponieważ cały czas się czujemy zagrożeni, że ktoś urazi mnie w ranę, że mi przypomni, że jestem brzydka, że jestem słabeusz, że jestem gnojek, że jestem dzieciak. Cały czas są radary. Kiedy wchodzę w obce środowisko, radary pracują automatycznie. Kto mi zagraża? Ten jest inteligentny, skurczybyk, może mnie zagiąć. Tamta dziewczyna jest ode mnie o wiele ładniejsza, robi większe wrażenie. Radar cały czas pracuje.
Rozum, jak przeanalizuj sytuację, jest to niebezpiecznie, mogą cię zranić, mogą ci przypomnieć, że jesteś głupi. Rozum, wymyśl parę argumentów, żeby sąd się zerwał. Rozum mówi, to są bufony. A, bufony, cześć, spadam. Szybka akcja rozumu. I wracasz do domu, byłem w takim środowisku wczoraj, ale bufony, Jezu, nadęte to wszystko. Już radar wycykał, rozum ocenił, zwiałeś stamtąd. Ale nieraz tak wchodzisz do środowisko, radar pracuje. Ta dziewczyna jest przystojna, ale błędy językowe robi. Cia Majda nie umie dobrze święty powiedzieć nawet, prawda? Ten chłopak jest dość bystry, ale brudne łapy ma. Tak, ja mam czyściutkie łapy. Cały czas porównywanie, bez przerwy porównywanie, czy ktoś mi nie zagraża, czy ktoś mi nie zrani. Przyszła do mnie kiedyś taka jedna pani i mówi, proszę księdza, no mój mąż tam strasznie się zachowuje. No rzeczywiście jakiś niedojrzały bardzo człowiek. Ja mówię, proszę pani, po co takiego pani wzięła za męża? Proszę księdza, miałam pięknego chłopaka, pięknego i mądrego, ale był mocny. Ależ bałam się go. Ja się boję. Ja wolę mieć faceta pod kontrolą, więc wziąłem sobie takiego trochę głupszego. Tylko nie wiedziałam, że aż tak głupiego. Ja miałam chłopaka, który był niesamowitą osobowością, ale ten mój to troszeczkę za dużo pił. I dobrze, będę miał na niego haka. A kleił się do mnie? A prosił, żeby guziczek rozpiąć? I bardzo dobrze, będę miał na niego wpływ. Nie dostaniesz dzisiaj, byś niegrzeczny. Dziewczyna się nieraz boi, jak chłopak mówi, do ślubu nic z tych rzeczy. Co? To ja go nie zachwycam chyba. Kurczę, jakiś albo zboczony, czy coś? Lepiej by się do mnie trochę podobierał. To naprawdę będzie bezpieczniejsza sytuacja. I powiem mu, ach ty niegrzeczny, to ci w głowie, tak? A mówi, czekałam na to już 3 tygodnie. Już tam mowę miałam zaplanowaną całą od początku, że powiem mu, ty niegrzeczny, ty. Nie rozumiemy, rozum się chroni i wymyśla przeróżne sytuacje. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz. My w Kościele bardzo jest przykazanie, to Bóg, nie tylko Kościół, Stary Testament, czci ojca i matkę i nie odstąpi od tego na jeden krok. Ale rany dostajemy często od najbliższych. Józef Egipski, kto go zranił? Braciszkowie go do studni wrzucili. Kiedy Dawid szedł walczyć z Goliatem, zaraz się pojawił jego braciszek. Co Dawidzie, tchórzu, nie udawaj bohatera. Nie udawaj bohatera. Proszę Państwa, ktoś ładnie powiedział, nie ma dobrych rodziców. Najwyżej są poprawni rodzice. Sam Bóg, Ojciec, wychowywał w raju Adama i Ewę i mu nie wyszło. To na pocieszenie rodzicom. Dlatego nie chcę Was podpuścić, że Twoi rodzice, oni też mieli swoich rodziców. Dziadek z babcią też sobie nie dawali rady. A pradziadek z prababcią, niestety często z pokolenia na pokolenie, rodzice naprawdę, jak śpiewał Młynarski, wychowała jak umiała, ale często nasi rodzice, którzy nie mieli duszpasterstw, wyjazdów, nie mieli tych, nie mogli niektórych błędów, przepraszam, nie popełnić. Ale pamiętam, ile mi panów opowiadało, jak chłopak przynosił swój ukochany zespół, jego zespół hardrockowy, on przy tym się unosił w mistyczne stany, a matka mówiła, wyłącz to wycie. Czyli mój zespół ukochany to jest wycie. Dziewczyna sobie powiesiła swojego ukochanego tam aktora, rockmana. Matka przyjechała, zdejmij to paskudztwo, zdejmij coś. Jak to wygląda, jakiś zboczeńców sobie tu wiesza na ścianie, zdejmij to. Rana. Najczęściej rany dostawaliśmy od najbliższych. Już nie mówię o jakichś tam molestowaniach, które się też zdarzają. Trzeba o tym wiedzieć i trzeba i przebaczyć i się pojednać, ale przede wszystkim trzeba wrócić po swoje serce, bo ono tam leży, gdzieś tam na boisku, gdzie tata pijany twój był, gdzieś tam właśnie w szkole, gdzie cię wyśmiali, gdzie cię pobili na podwórku. Stało 4 drabów i cię kopali. I ty do dziś pamiętasz, że mój wróć na to podwórko. I tam poproś Boga, żeby ci uleczył serce. Jest taki piękny wiersz. Stoję przed starą szkołą. Już 20 lat nie dotykałem tej klamki. By jednak uzdrowić ból, trzeba tam wejść znowu i jeszcze raz przejść po tych korytarzach. Przybyłem, by pojednać się po długim czasie, gdyż moje serce jest jeńcem wojennym, po nie właśnie tu wróciłem. Gdzie leży twoje serce? Być może na rozmowę z ojcem, jak ta wczorajsza telefoniczna jest jeszcze za wcześnie, ale trzeba ją będzie kiedyś odbyć. Nawet niektórzy piszą list do ojców, po śmierci idą na cmentarz nad grobem ojca. Mówią, tato, przyszedłem, tu już nie żyjesz, ale z tobą pogadać. Bo jest sprawa i to nieraz ulży. Więc to idzie ten atak. Chcę jeszcze raz podkreślić, to jest takie ważne. Zwróćcie uwagę, Biblia ciągle mówi o sercu w znaczeniu naszego najgłębszego ja. Będziesz miłował Pana Boga całym ja. Jeśli nie ukochasz całym ja, jeśli ukochasz tylko kawałkiem swojego ja, ta religia nie będzie ci szła. Gdzie jest skarb, tam będzie wasze serce. Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce.
My na sąd ostateczny pójdziemy, tutaj dyplom niosę, tu doktora, tutaj puchar w ping-ponga wygrałem, turniej kiedyś. Panie Boże, zobacz, to są wszystkie moje osiągnięcia. A Pan Bóg powie, poczekaj, zabierz to wszystko, pokaż swoje najgłębsze ja. Co tam było? Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie. Pan osądza serca. To są wszystko cytaty z Biblii. Oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce. Zresztą, proszę Państwa, my też chcemy być kochani sercem. Kiedyś dostałem od kogoś jakąś książeczkę, takie wierszyki kolorowe z ładnymi okładeczkami, tam niosę i siostra w kancelarii siedzi zakonna. Przy siostry, siostra pozwoli sobie ofiarować ładną książkę z wierszami. Ona tak wzięła tą książkę, ale tak nie patrzy. A ksiądz to dostał czy kupił dla mnie? No, sprytna, no jasno, to jest pytanie. Bo ona sercem tą książkę widzi. Jeśli dostałem, to powie, o, taka książka. A jeśli kupiłem, to powie, o, prawda? Zostałem jakoś wyróżniona przez serce tego człowieka, który chciał mi sprawić prezent. Być może ktoś już dawno ci ukradł twoje serce. Serce to jest reaktor atomowy. To jest twoja siła. Jeśli ono jest chore, dlatego nie możesz jechać. Dlatego te dopalacze, szukasz tych zasilaczy. Właśnie dziewczyny zasilają się w Horteksie nieraz. Dwie ambrozje, że poprawię z jakimś kremem sułtańskim. Słodycze, prawda? Ciuchy. Podrywanie faceta. Podrywanie i dawanie pstryk facetom. Ale jestem ważna. Już 6 dzisiaj załatwiłam, prawda? Nie pojedziesz na tym. To jest ręczne sterowanie. Atom jest w sercu. Popatrzcie, co się działo z ludźmi, którzy uruchamiali serce. Jan Paweł II, Święty Paweł, Franciszek, Teresa. Ktoś mówi, Boże, to byli nieprawdopodobni ludzie. Gdzie mi tam do takich ludzi? Jak uruchomi swoje serce, to będziesz robił takie wielkie dzieła. W tobie jest taki wielki silnik, reaktor atomowy. To on jest zardzewiały, zraniony, zdruzgotany. Od 20 lat, kiedy właśnie wujek cię wyśmiał, kiedy cię na koloniach wyśmiano. Kiedy ojciec się do ciebie nigdy nie odezwał i trzeba uruchomić to serce. Ono ma swoją logikę i pamięć. Ono potrafi nieprawdopodobnie kręcić. Nieprawdopodobnie. I nie myśl, że to wytropisz tak łatwo. To jest bardzo trudno wytropić. Słuchajcie, powiem wam historię na przykład. To mi opowiadała pewna pani. Katolicka rodzina, należą do ruchu religijnego. No w ogóle tip-top religijny. Urodziło im się dziecko. Ach, Bóg dał dziecko, chrzest, wszystko. Za 2 lata rodzi się drugie dziecko. No w ogóle drugie dziecko, pach, cud, dziewczynka. I ta matka opowiada pewne wydarzenie. Ta dziewczynka ma już kilka roczek czy dwa, a ona z sąsiadką siedzi i rozmawiają, piją kawę. Nagle w pokoju dzieci robi się cisza. Dla faceta jak jest cisza z dziećmi, to jest święty spokój, fajnie, ale dla matki to jest zły znak. Tam jest cisza. Ona wpada, a ta jej córeczka dusi się, bo ugryzła jabłko, które stanęło w gardle. Jest już sina, oczy jej łzawią, dusi się. Ta matka wie, że nie ma czasu na żadne pogotowie, ona się udusi, więc bierze, płacze, kładzie sobie to dziecko, uderza w plecy, żeby i dziecko nagle odkasłało to jabłko. I ona, matka, tuli, a to dziecko się sinę zaczęło robić. Tuli to dziecko, mówi, tam Martusiu, Beatko, nieważne, Martusiu, ja już cię będę kochała, niech Bóg mi cię nie zabiera. I po chwili mówi, co ja mówię? Ja już cię będę kochała. I potem mi to opowiadała. Przysiędza. To dziecko było nieplanowane. To była tak zwana wpadka. Ja oczywiście przyjęłam. Wszystkim mówiłam, się cieszę. Tu nie przyjęłam. Miałam sobie iść na studia dokończyć. Mieliśmy z mężem dom budować. To dziecko nam pokrzyżowało plan jej. Ja w sercu tego dziecka nie chciałam. I Pan Bóg powiedział, pokażę ci, co masz w sercu. I matce pokazał, że nie kocha dziecka. Tak to ukryła przed sobą. Serce naprawdę nieprawdopodobne. Dziewczyna przychodzi do mnie, mówi, przeksiędza, jestem załamana, zdruzgotana. Co się stało? Mój chłopak, mamy się żenić tam za pół roku. Wyznał mi wczoraj. Chodził do agencji towarzyskiej, chodził do prostytutek. Nie, no ja z nim zerwę. Nie, to jest straszne, to jest dramat. Ja słuchaj, no ale przecież nawrócił się, wyspowiadał się, już tego nie robi, przyznał się. Ale nie, ja nie mogę, to jest upokarzające, ja go nie dotknę. Ja mówię, kurczę, coś ona tutaj za bardzo panikuje. Rozumiem, że to był dla niej wstrząs, ale coś ty... I wiecie, palnąłem, aż się potem trochę przestraszyłem. Mówię, słuchaj, a może ty jesteś taka wkurzona, bo ty byś chciała z nim robić to, co prostytutki. Tylko one z nim robiły, a ty nie. Co ksiądz mówi? O co mnie ksiądz posądza? Za 2 dni dostaję maila. Tak, proszę księdza. To o to chodziło. Ja bym z nim chciała to robić. Tylko on to zrobił z nimi. Nieprawdopodobne krętactwo. Nieraz się, wiecie, tak starsze panie spotkają, mówią, jak ta młodzież grzeszy? Podobno jeden chłopak z dziewczyną to robił to, to i to. Co pani powie? A jeden to oni teraz robią takie rzeczy. I lubują się. Pani jeszcze co się powie? Czy chłopak usiądzie z dziewczyną, takie katolickie narzeczeństwo? Słuchaj,
My nie będziemy teraz współżyli. Oczywiście, nie będę cię rozbierał. No nie, nie będę z ciebie zdejmował bluzki i bielizny. Rajcują się pod hasłem, że będziemy, nie będziemy współżyli. Po ślubie będziemy sobie współżyli. I po co wy o tym gadacie? Jakie to miłe, ale owoc zakazany. I w ten sposób można się naprawdę bardzo dużo nieczystości w serca wlać. Pod hasłem, myśmy tylko planowali, czego nie będziemy robić. I tego nie będziemy robić, prawda? A i tego ci nie zrobię. O, jaki jesteś dobry, że tego nie zrobisz. A to byś mi potrafił zrobić? Nie, tego też ci nie zrobię. Serce potrafi, no to są nieprawdopodobne historie. Nieprawdopodobne historie. Jeden pan, który romansował ze starszymi paniami, bogatymi, on od nich nie chciał pieniędzy. I chciał, żeby były starsze. Już nie będę wam całej historii opowiadał. Szukał cały czas matki. Proszę, moja mama była brzydka. Niech się ksiądz nie gniewa. To znaczy nie brzydka, bo zaniedbana na wsi. Ja się urodziłem, jak mama miała 40 lat. Jak mamę pamiętam, ona miała 45 lat. Chodziła zawsze w dziurawych kapciach. Chodziła zawsze w brudnym swetrach i w szlafroku. Zawsze pachniała zupą. Zawsze pachniała kuchnią. Chciałem się do niej przytulić, nie mogłem. A ja widziałem matki moich kolegów, piękna, pani nauczycielka, pani lekarz, pani z urzędu radna. Ja chciałem, żeby moja mama była piękna. Zawsze w domu szukałem w szafie sukni ślubnej mojej mamy, bo kiedyś widziałem te zdjęcia, gdzie jest ta suknia, żeby moja mama była piękna. I cały czas szukał tej mamy. Chciał się tulić do starszych, pięknych kobiet, żeby się dla niego ubierały. Żeby go tulił, żeby ładnie pachniało. On ciągle szukał mamy. Oczywiście seks się w to plątał, pożądanie się w to plątało. I nie, proszę księdza, no nie wiem, dlaczego ja się plączę w te romanse. Mały chłopiec tu kombinował. On zawsze mówił, a rozum? Rozum mówił, nie lubię małolat. Lubię dojrzałe kobiety. Dojrzałe kobiety. Lubię, jak to ładnie uzasadnił dla tego cudzołóstwa. I po to musimy wejść w ciszę. Ja powtarzam jeszcze raz. Po czym poznasz serce? Sny, odruchy, marzenia dziewczyny, marzenia, jak się tak zapomnisz i zaczniesz marzyć, nerwy i uczucia. Wczoraj to właśnie padło pytanie, czy serce to jest siedlisko uczuć. Nie. Uczucia to jest taki drucik, który idzie z głębi twojego ja, taki niedostępnej dla ciebie i ten drucik ma na końcu uczucia, czyli lampkę kontrolną. Jak w serce ma kłopoty z tożsamością, tam się coś przewala, to lampka się pali. Dlaczego się tak denerwuję? Dlaczego zazdroszczę? Coś jest ze mną nie tak. Dam wam taki przykład jak tsunami. Nikt nie widział, jak się wtedy obsunęły te płyty tektoniczne. Na górze powstała taka fala, że zabiła 250 tysięcy ludzi. W sercu coś ci się przesuną płyty tektoniczne. Przyśni ci się stara miłość chłopa, który cię rzucił. My to nosimy głęboko w sercu. Wstaniesz rano, jesteś wściekła. I sama nie wiesz dlaczego. Dlaczego ja się wściekam? Wrócę do domu, obiecałem sobie, że będę dobra dla mamy. Mama coś mi powiedziała, od razu się wściekam. Uczucia jest to list, który twoje ja pisze do ciebie, tylko ten list jest zaszyfrowany i często nie umiemy go odkodować. Mała Kasia pisze do ciebie listy z dołu. Uratuj mnie, nie krzycz na mnie, przecież my ciągle na siebie krzyczymy. Duży gada z małym. Ile razy wam się zdarzyło mówić, ty palancie, kurde, ty głupku, ale żeś się wczoraj zachował na tym przyjęciu w dziekanacie, nie te widelce wziąłeś, wszyscy się śmieli. Ty jełopie, ale żeś się ubrała, kurczę, potknęłaś się na obczasie, ty wariatko głupia. A ile razy mówisz o sobie dobrze? Kiedyś jeden spowiednik dał mi dziwną pokutę. Wrócisz do domu, usiądziesz sam w pokoju i powiesz czule, jak potrafi swoje imię. Usiadłem i mówię, Piotruś. Ujdu. Spróbuj powiedzieć swoje imię czule. Spróbuj powiedzieć sobie, Kasiu, jesteś piękna. Wariatka. O, wariatka to pasuje. Ty debilko skończona, kretynko, idiotko, żeś się skompromitowała. Widzicie? Stary krzyczy na małego i mały się mści. Nie krzycz na niego. Opłacz się. Tak, stało mi się nieszczęście. Panie Jezu, trzeba mnie z tego wyciągnąć. Jestem dobra. Tylko pochorowałem się. Popatrzcie. Uczucia. Pan Bóg mówi do Kaina. Dlaczego jesteś smutny? Gdybyś nie grzeszył, nie byś był smutny. My mówimy, jestem smutny, bo taka ciśnienie dzisiaj, pogoda. Nie, nie. Masz złe marzenia, grzech wszedł w twoje serce i smutek mówi o twoim grzechu. Bo mnie ten zdenerwował, bo mnie normalnie wkurzył. Nie, to nie ten. Denerwuje cię to, bo już planujesz grzech na najbliższą sobotę. Bo już chcesz na imprezie zrobić taki numer, że tam komuś coś podlejesz, gorzałeczki trochę. Już chodzi zdenerwowany cały tydzień, bo tu już twój rozum oczywiście myśli o zajęciach, twój rozum myśli o sytuacji politycznej, o Kaczyńskim, a serce kombinuje, już na Sylwestra serce kombinuje, tak. Tak się dziwnie, w
wszystko to jest często, ono ma swoją logikę. Jezus się narodził po co? Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Popatrzcie, znowu chodzi o serca, o prawdę o ludziach. Jezus miał wgląd w serce, dlatego go tak, nienawidzili. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. Słuchajcie, teraz w wielkim skrócie muszę jedną rzecz powiedzieć. Adam i Ewa to były foremki. Z Adama i Ewy wszyscy ludzie są stworzeni. Mamy naturę od Adama i Ewy. Szatan wiedział, co zrobić. Po co niszczyć każdego człowieka? Zniszczyć foremkę. I wszystkie egzemplarze wychodzące będą już chore. I wszyscy ludzie pochodzący z pokolenia Adama i Ewy są chorzy na grzech. Strata ufności, niewierzący w swoje piękno. Adam i Ewa zaraz zaczęli przepaski sobie robić, bo im ciała nie pasowały. I Jezus Chrystus, który też narodził się w pokoleniu Adama i Ewy. W nim stary człowiek umarł i narodził się nowy. To będzie trochę teologii, o tym można mówić dużo. Pismo Święte mówi, Jezus jest nowym Adamem, nową formą. Ty, stary, musisz umrzeć i musi się narodzić nowy człowiek. Rozumiesz? My pochodzimy od, nie od Adama, od Jezusa Chrystusa. Przez chrzest zostaliśmy, otrzymaliśmy Jego uśmiercenie starego, a zrodzenie nowego człowieka. Ja wiem, co wam się na usta. Proszę księdza, jak jestem nowy człowiek, dlaczego ja grzeszę? Bo stary odwłok się za tobą ciągnie. Jak sznurowadło. Niektórzy mówią, proszę księdza, ksiądz ma rozwiązane sznurowadło. Niech ksiądz uważa, że się ksiądz zabije. Można się na mszy świętej, jak się chodzi w tym ornacie i po schodach, można się zabić w sznurowadło. Taki kawałek sznurka jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ciągnie się za tobą stary człowiek, ale ty jesteś nowy. Proszę państwa, jeszcze jeden przykład. Jeśli weźmiemy najpiękniejszą modelkę świata, najpiękniejszą dziewczynę i ubrudzimy ją błotem i w ogóle wszystkim tym, to jaka ona jest? Cały czas jest piękna. Tylko w błocie. Ale to błoto nie naruszyło jej piękna. My jesteśmy piękni, ale na nas walą się nie wiadra błota, ciężarówki błota, cysterny gnojówki. Ale ja jestem piękny. I dostałem to od Chrystusa. I teraz pytanie dla was. Wielu ludzi myśli, że zbawienie dokonało się, no tak, na Golgocie 2000 lat temu i tam w niebie. A ja tu, nie no, ja jestem beznadziejny. Zbawienie dokonało się tu. Jeśli nie wierzysz, że jesteś piękny, naprawdę, ty nie wierzysz w zbawienie. Tak, Jezus mnie zbawił, ale ja jestem beznadziejna. Nie wierzysz, że się zbawił. Tu się coś zmieniło. A że grzech się ciągnie. Proszę państwa, kiedyś jeden z panów wstrząsający przykład powiedział, dlaczego przestał pracować w prosektorium. Proszę księdza, tam się nie da pracować, to nieboszczyki się ciągle ruszają. Pau! Mięśnie, odbija się nieboszczykom. Jeden nieboszczyk się tak mu się mięśnie skurczały, że mówi, facet stoczył mi się ze stołu i spadł. W tobie trup się rusza. Pożądasz, kłamiesz, kręcisz, ale to nie ty. Co pisał święty Paweł? A zatem już nie ja to czynię, lecz mieszkający we mnie grzech. Nie ja, grzech, który mieszka we mnie, ale to nie jestem ja. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który jest we mnie mieszka. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. Jesteśmy piękni. Wiecie, jak jeszcze przed seminarium, już byłem taki pobożny człowiek, czytałem Pismo Święte, listy świętego Pawła, to mnie święty Paweł zawsze denerwował. Bo on na początku listów pisał, ja, Paweł, powołany przez Chrystusa do wielkiego dzieła tam apostolstwa i tak dalej. Ja mówię, co ten Paweł taki pyszny? Listy się powinny zaczynać tak. Ja, Paweł, ta nędza, taka bida, grzesznik. Taki, o, wtedy powiedział, Paweł, jesteś fajny. My się zawsze, jak spotkamy, to ślicznie wyglądasz. O, taki swet byle jaki mam. To. Ładnie śpiewasz. Becze tak, prawda? Ładnie śpiewam. Jestem ślicznym księdzem, wspaniałym. Wy jesteście ślicznymi studentami. Owszem, ja mam grzechy i będę musiał się myć. Pod prysznic konfesjonału będę wchodził. Wy też. Ale jestem śliczny. To jest nieprawdopodobne. Kiedyś podszedłem do jednej pani, częstuje mnie ciastem. I mówi to, co wszystkie panie. O, proszę księdza, tak mi się to ciasto nie udało. Tak, nie udało mi się to ciasto. Ja sobie myślę, taka porządna kobita. No i też kręci. Biorę to ciasto, a jej się naprawdę nie udało. A teraz wam udowodnię, że macie dobre serce. Pierwszy miły wiersz. To dla kobiet. Jeśli czernię sobie rzęsy i szminką barwię usta, jeśli oczami przydaję blasku i chodzę od lustra do lustra, sprawdzając, czy tak dobrze, to nie jest próżność z mojej strony. Szukam twarzy, jaką miałam wówczas, nim świat został stworzony. Niejedną dziewczynę pogoniłbym z 17 grupy religijnej, do której należy, do gabinetu kosmetycznego. Co mi ksiądz da za pokutę? Kosmetyczka.
Krawcowa, włosy umyć. Ksiądz żartuje, tak. Przysiędza, jadę na kurs Filipa, Jakuba, Emanuela i tego, a jeszcze kończę ignacjańskie i robię jeszcze nieignacjańskie. Jest. Zakazuję ci. Kosmetyczka raz, kurs tańca dwa, do Krawcowej trzy. I wiele dziewczyn mówi, nie zrobię, mogę pościć, mogę sprzątać kościół przed wizytą biskupa w ośrodku akademickim w Częstochowie. Jutro proszę od rana przychodzić. A nie ubiorę się ładnie. Nie zmusi mnie ksiądz do tego. Widzisz? Tu jest twój problem. Tu jest twój problem. Tu jest pokora, że się upokorzysz. Pamiętajcie, jak Jezus leczył. Jak Jezus leczył serce? Sorry, musisz pokazać publicznie swoją ranę. To Pan Jezus był okrutny. Popatrzcie, jak leczył tego niewidomego. Chodź tu do mnie. Dlaczego Pan Jezus nie podszedł do Bartymeusza, tylko on zrzucił płaszcz i podbiegł do Jezusa? Jak musiał, przepraszam za słowo, śmiesznie biec, niewidomy, potykał się. Przecież Pan Jezus powiedział, Bartymeusz, zostań, ja do ciebie podejdę. Nie, zrzuć płaszcz, pokaż się, jaki jesteś, a jaki był, brudny i śmierdzący był. Przychodzi człowiek z uschłą ręką, wyciągnij rękę, Panie Jezu, no po co ja mam wyciągać? No przecież Ty wiesz, że on jest chory. Wyciągnij rękę i dopiero uzdrowił. Wyjdź na środek. Kto się mnie dotknął? Kobieta cierpiąca na krwotok. Kto się mnie dotknął? Pokaż się. Wróciła się i się pokazała. I dopiero nastąpiło uzdrowienie. A my mówimy, najlepiej to lubię stać za filarem. Nie, ja to się nie odezwę. Musisz wyjść na środek. Musisz wyjść na środek i pokazać swój grzech. Wielu ludzi się w kościele schowało. Właśnie odwrotnie. Zamiast się pokazać, schowało się. To są trudne sprawy, kiedy... Byłem kiedyś na pielgrzymce tu na Jasnej Górze, pielgrzymka się skończyła, wymieniamy adresy, ściskamy się, całujemy, chłopaki mnie okrążają z wszystkich stron, mówią, podrzucamy księdza. Mówię, panowie, tylko bez żartów, dobra, żadne podrzucamy księdza. Przy księdza, ksiądz rządził przez 9 dni, a teraz księdza podrzucamy. Krzychu, bierz księdza za nogi. Mówię, panowie, uspokójcie się. Podrzucamy księdza. No i biorą mnie. W 6, w 7, kurczę, napinam mięśnie, naprawdę mi się to nie spodobało. Odczepcie się ode mnie, ale co mam zrobić? Napinam, żeby nie pozwolić. Nic nie daje rady. Za chwilę latam do góry, do dołu. Idzie wnuczka z babcią, mówi, babciu, księdza podrzucają. Chcesz być zdrowy? Musisz dać siebie zrobić barana i śmiać się z siebie. I śmiać się z siebie. Poszedłem kiedyś na spotkanie z dziećmi, z zespołem Downa i z niewidomymi na kolędę. Byłem spanikowany. Byłem klerykiem pierwszego roku, wzięli mnie dlatego, że trochę grałem na gitarze. Te dzieci biegają, ściskają się, krzyczą. Jak to dzieci, a te tak zwane chore, zdrowsze od nas, krzyczą, ściskają, a ja... Za co się chciałem schować? Za gitarę, za wirtuozerię i stroję gitarę. Przysiędza, ksiądz zagra jeszcze wśród nocnej ciszy. Chwileczkę, stroję gitarę. Przysiędza, ksiądz gra coś. Chwileczkę, na flażoletach mi jeszcze nie pasuje. Przysiędza, ksiądz zagra. Momencik, przecież nie mogę grać na nienastrojonym instrumencie. Podchodzi taki muminek, buzia uśmiechnięta. Ty, mówi do mnie, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. I od razu mi się lepiej zrobiło. Na początku musiałem przełknąć ślinę, wszyscy się śmieli. I takie są leczenia. Pokaż się publicznie. Uważaj, czy nie chodzisz do kościoła, żeby się schować. Ja to taka milcząca, ja to taka z boku. Wszyscy się muszą pokazać. Wszyscy się muszą pokazać. Ja mam wam udowodnić, że macie czyste serce. Że macie dobre serce. Słuchajcie, jesteśmy dorośli. Jestem prawie przekonany, że 100% z nas widziało przynajmniej we fragmentach jakąś pornografię. Albo mocny akt. Wszyscy widzieliśmy. Trudno tutaj w dzisiejszych czasach, jak się lata po tych programach, nie zauważyć czegoś. I nasz organizm zareagował. Nie czarujmy się. U chłopców szybciej, u pań wątpliwie, ale reagował. Przed internetem reagował. Zadam wam pytanie. Rozpłakaliście się kiedyś przy pornografii? A jak papież umarł, płakaliśmy? A jak był film Ojcu Pio, ryczeliśmy? A na pasji łzy w oczach były? Pornografia cię podniesie. Pragniesz seksu, każdy zdrowy facet i każda zdrowa kobieta pragnie. Ale to nie jest dno serca. Jeśli masz kłopoty z masturbacją, to nie jest dno serca. Dno serca jest niżej. Twoje serce jest dobre. Nigdy się przy pornografii nie rozpłaczesz. Nigdy się przy grzechu nie rozpłaczesz. Ale za tęsknotą za Bogiem, za tęsknotą za Chrystusem się rozpłaczesz, bo masz dobre serce na dnie. Bo masz dobre serce na dnie. Co zrobić, żeby je uleczyć? Musisz być pokorny, przestać się mądrzyć. Proszę księdza, mnie Bóg nigdy nie uzdrowi. Mam ochotę powiedzieć, zamknij gębę. Co się tak mądrzysz? Jak to cię nie uzdrowi? A jak on to zrobi? No widzicie, jaka pycha? Panie doktorze, co pan teraz robi? Co pan mi tu zakłada?
Przepraszam, pani dentystko, co pani teraz zrobiła? Pytasz dentystki, co ci wkłada do zęba? Amalgamat, proszę, 16:30, a my tylko tak oczami. A u Pana Boga, a jak on to zrobi? A jak on mnie uzdrowi? A co cię to obchodzi? Twoje uzdrowienie będzie jedno niepowtarzalnie. Przestań pytać. Nie pytaj dlaczego, bo ci nie może wytłumaczyć dlaczego, bo ciebie uzdrowi w sposób niepowtarzalny. Daj mu wolną rękę. Zaufaj Panu Bogu. Nie ma, że Pana Boga szczę rano czy wieczorem. Cały dzień. Ktoś powiedział, musisz mieć jak ci ochroniarze słuchaweczkę w uchu. Cały czas łączność z Panem Bogiem. To jest możliwe. Bóg cały czas do ciebie mówi. I nieraz mówi dziwne rzeczy. Gedeonowi kazał zredukować liczbę wojska. Idzie gościu na wojnę, zabrał 32 tysiące, a Pan Bóg mówi za dużo. Halo, halo, co? Centrala, co wy mówicie? Za dużo masz żołnierzy. Jak to za dużo żołnierzy? 300 masz mieć. Zwariowali na górze. Możesz mieć takie hasło. Halo, halo, centrala, co mam zrobić? Myślisz, że tam będzie pokutuj, idź. Zerwij z najlepszą przyjaciółką. Halo? Co, zwariowaliście? Twoja przyjaciółka jest dla ciebie największym zagrożeniem. Co? Przecież to jest gośka, przecież ja codziennie sobie wieczorem gadamy. O czym gadacie? Plotkujecie. Ona cię namawia do złego. Podpuszcza cię na innych ludzi. Ona chce się stać twoim Bogiem. Chce się stać twoim Zbawicielem. Już nie modlisz się, tylko dzwonisz do gośki wieczorem na pacierz. Kurczę. Rzeczywiście. Nieprawdopodobne. Od 5 lat Gośka powiedziała, Gośka mówiła, Gośka mi zabroniła, Gośka mi doradziła, jadę z Gośką. Co, jaką lubisz muzykę? Taką jak Gośka. Gdzie jedziecie? Z Gośką wyjeżdżam. Masz z nią zerwać natychmiast. Niesamowite. Rozkaz z góry. Pan Bóg dawał bardzo głupi, masz chodzić po wodzie. Jeszcze nie uzdrowił tych 10 trędowatych, a już mówi, idźcie się, pokażcie kapłanom. Panie Jezu, co ci się pokrzaniło, przepraszam. Pierw mnie uzdrów, a potem się pokażę kapłanom. Nie, nieuzdrowieni idziecie się pokazać kapłanom. Centrala. Łączność cały czas z centralą. Uważaj na zaskakujące decyzje. On przychodzi z innej rzeczywistości. On to wszystko inaczej widzi. I walka z diabłem, walka z demonem. Będzie ciągle kombinował, coś podstawiał, coś wmawiał. I uzdrowienie serca. Pozwól. Jezus stoi i kołacze. Pozwól mu uzdrowić. Jeden z ojców jezuitów w Krakowie mówił, jak żeś się skaleczylił, pamiętasz? Mamo, mamo, tu się skaleczyłem. No pokaż, no. No dobrze, o to jeszcze tu. No to jeszcze tutaj. Panie Jezu, tu się skaleczyłem, widzisz, to moja rana, uzdrów mnie. Nie zrobi tego od razu. Chrześcijańska formacja jest to uczenie się odruchów, bo serce mówi przez odruchy. Jak weźmiesz suchą gąbkę, taką starą, nasze serce jest nieraz jak taka stara, sucha gąbka i zanurzysz w wodzie i wyjmiesz, to jaka ta gąbka jest? Sucha. Musisz włożyć do wody i zrobić raz, dwa, trzy, cztery. I ona, no, no. I Pan Bóg, my tak, właśnie niektórzy mówią, niech mi ksiądz wyjaśni. Jak mi ksiądz wyjaśni, to ja już będę wiedział. 100 razy musisz czytać ten sam fragment. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Znam to. Jeszcze raz. Jezusie, Synu Dawida, 100 raz, 1000 raz. Chrześcijaństwo jest to ćwiczenie odruchów. Drodzy Państwo, jeździcie samochodami. Ile razy ktoś ci mówi, ty jak wpadniesz w poślizg, to z kierownicy odbij w drugą stronę, nie dawaj, daj gazu, nie hamuj. Aha, okej, okay, jasne, o, oczywiście, proste. Wpadasz w poślizg, strach po hamulcach od razu, kierownica w drugą stronę. Słuchaj stary, jeszcze raz, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj na hamulec, kierownica w drugą stronę. Aha, no jasne, zapomniałem, ale teraz już będę pamiętał. Wpadasz w poślizg, strach od razu odwrotnie. I co robią ludzie? Jeżdżą na lotnisko i 50 poślizgów, 100 poślizgów, żeby weszło w krew. Ktoś przychodzisz do domu, ktoś ci zwraca uwagę. Ty nie posprzątałeś. Co ja nie posprzątałem? A ty posprzątałeś? Kurczę, znowu odruch. 100 raz, 200. Kiedyś przyjdziesz do domu i ktoś powie, nie posprzątałeś. Dzięki, ale już się biorę. Przepraszam, że nie posprzątałem. O rany, inaczej powiedziałem. Niesamowite. Ćwiczenie odruchów. Chrześcijaństwo to jest w kółko to samo. W kółko te same psalmy, w kółko te same modlitwy. Musisz nasiąkać. Chrześcijaństwa się nie da wypić, jak wypijasz szklankę Coca-Coli. To musisz kroplówką. Kiedyś mi opowiadała jedna siostra, która była pielęgniarką, że w szpitalu założyła facetowi kroplówkę. Tak kroplo kapie. Taki chłop zdrowy mówi, siostry, to musi tak kapać? Ja nie mógłbym tego wypić? Nie, to by był umarł, jakby pan to wypił. To musi iść kroplówką. Bo ja strasznie, mówi, nie lubię, jak coś kapie, bo jestem hydraulik, mówi. Całą noc leżał i to wziął Francuza i to dokręcił, żeby nie kawało. Chrześcijaństwo musi kapać. Po co w kółko to sama? Po co mam iść? A po co w kółko posta? Po co w kółko droga krzyżowa? W kółko musisz nasiąkać. To się musi... Popatrzcie.
Dlaczego Jezus po grzechu Adama i Ewy nie narodził się następnego dnia umarł i zmartwychwstał. Tysiące lat. Nieraz ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, kiedy Bóg zmieni moje serce? Ja powiem, no nie, chyba niedługo. Żydom zmieniał na pustyni 40 lat, także w 2047 będzie w porządku. Mówię poważnie. Piotrowi zmieniał 3 lata serce. I to jeszcze Piotr po zesłaniu Ducha Świętego tam zrobił jeden numer w Dziejach Apostolskich opisany. To trwa, proszę Państwa, wytrwałość. I kończę już jednym cytatem, może to mówiłem. Zapamiętajcie tę maksymę, jeśli mówiłem, to ją powtórzę. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Wychodź w trudne rejony. Może ta rozmowa z ojcem jeszcze nie dziś. Może coś. Możesz dostać sygnał. Opuść duszpasterstwo. Halo? Kurczę, chyba diabeł mi wszedł na linię. Jak to opuścisz duszpasterstwo? Jesteś tu bezpieczny. Schowałeś się. Tu robisz popisowe numery. Świetnie, już wiesz, czego ksiądz potrzebuje. Ksiądz mówi, słuchaj, mógłbym cię prosić? Już przyniosłem. Skąd wiedziałeś, co ja chcę? Bo już można sobie spowiednika w konfesjonale owinąć. Już wiem, jak spowiednik lubi, jak się będę spowiadać. Tak już skąd, tak te grzechy poukładam, że powiem, no wiesz, ślicznie się dzisiaj wyspowiadałeś. Dobry spowiednik taki, co się go boimy. Pamiętam, słuchałem jakiejś rekolekcji jednego ojca i tak mówi, Pan Bóg nas prowadzi do nieba, to nie śpi! Ja przy magnetofonie aż wse. Nie śpi na rekolekcjach, bo jak teraz nie zrozumiesz tego fragmentu, połowa rekolektantów się wkurzyła. Jak on tak śmie krzyczeć? A połowa mówiła, no nareszcie się trafił facet. No. Następnego dnia wszyscy tak słuchali, już nikt nie zasnął. Musisz wejść w strefę niebezpieczną. Musisz zaryzykować. Wszystkich Bóg wyprowadzał na pustynię. Wszystkich. Co to jest nie pustynia? Nie pustynia to tam, gdzie się schowasz. My się lubimy chować. Ja patrzę na różne dziewczyny, jak są spotkania w duszpasterstwie. Nie wszystkie oczywiście, ale tak, dziewczyny lubią w duszpasterstwie nieraz długie spódnice. Usiądą na wersalce, podkulczą nogi, długą spódnicą zakryją, aż stopy zakryją. Swetr tutaj tak, ręce, tak, schowają. Golf aż pod szyję, polar aż pod szyję, tak tutaj. Włosy rozpuszczą, tak, i takie jedno oko patrzy. Jestem cała schowana i tak. Gosia, odezwij się. Nie, mi tu dobrze w kącie. Pokaż się. Tu jestem koślawy, tu krzywy, ale śliczna jestem. Dążę do doskonałości, a jak wiecie, doskonała to jest kula. Także dążę do doskonałych wymiarów. To jest pokora. Zatańczę, zaśpiewam. Chcecie? Za pokutę mogę wam śpiewać, powie jakaś dziewczyna. Mogę wam śpiewać. Drzeć się w niebogłosy. Dlatego pamiętajcie, trzeba wyjść ze swoich stref. My właśnie budujemy strefy bezpieczne. My lubimy to, w czym jesteśmy dobrzy. A trzeba robić to, co nie jesteśmy dobrzy. Tam się musisz się poczuć niepewnie. Pan Bóg z naszą raną musi na początku zrobić rzecz straszną. On ją musi rozciąć. My mówimy, Panie Boże, wszędzie, tylko nie tu. Sorry, muszę tu. Piotr był wielki i nagle się poczuł mały. Szaweł. Tu, tego ukamienować, tego zabić. Nagle w trach Szawełek leży na ziemi, niewidomy, prowadzą go, ślepy, drepcze, nic nie rozumie, ciemność totalna. I od tego rodzi się Paweł. Musicie mu się na nowo narodzić. Wiecie, jak się dziecko rodzi? Dziecko oddycha przez pępowinę mamy, dostaje tlen przez wody płodowe. Jak się urodzi, przestaje działać pępowina, tną, a dziecko w płucach ma wody płodowe. I jest ten moment, że dziecko ani nie oddycha tu, ani nie oddycha tu i się dusi. Wtedy dostaje klapa, czy tam nie klapa, do góry nogami. Wody płodowe schodzą z płuc, zaczyna oddychać. Będziesz miał moment nowego narodzenia. Stare przestanie działać, numery popisowe przestają działać. A nowe jeszcze nie będzie i zaczniesz się dusić. Szaweł też jak się na nowo rodził, leżał na ziemi. Nic nie jadł, nie widział, nie miał siły, opadł zupełnie, umarł. I był moment, mógł się zaciąć, ale zaczął się modlić. Dlaczego ryba nie strawiła Jonasza? Bo się modlił. Jak się będziesz modlić, to cię szatan nie strawi. Ale musisz się modlić dzielnie. Nawet może tą modlitwę. Ktoś powie, proszę księdza, od czego zacząć? Być może trzeba zacząć od kłótni z Panem Bogiem. W twoim sercu jest tyle bólu. Za tego ojca, za to dzieciństwo, za moją urodę, za grzech, za masturbacje wieloletnie. Tego się nie da. No może jakoś to rozpakuje jak cukierek. To musi, kurczę, wybuchnąć. Idź do Boga i powiedz, ojcze, dlaczego? Jestem twoim dzieckiem. Powiedz mi. Mam prawo wiedzieć, dlaczego moi rodzice się rozwiedli, dlaczego mnie ojciec molestował, dlaczego ojciec pił, dlaczego moje dzieciństwo to był jeden wielki krzyk, dlaczego jestem jakoś na granicy wytrzymałości. Ojcze, mam prawo to wiedzieć. On się nie pogniewa. Mówi, ojej, na Pana Boga krzyczeć. Tak. Mojżesz jak z nim rozmawiał.
Mojżeszu, pójdziesz do Faraona. Nie pójdę. A pójdziesz. Nie pójdę. I Bóg mówi, nareszcie z kimś można pogadać. My przychodzimy do Pana Boga. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Boże drogi, wszystko tylko nie internet, wszystko tylko nie papierosy, wszystko tylko nie makijaż, wszystko tylko nie płytki komputerowe nielegalne. Wszystko Ci, Panie Boże, oddam. Pan Bóg lubi prawdę. Najpiękniejsze fragmenty Biblii to są dla mnie Jeremiasza, bo to takie dla księdza. Kiedy Jeremiasz mówi, Panie Boże, nie będę Ci już służył. Mam Cię dość. Bo co się nie odzywam, to muszę ludzi krytykować. Tam jest napisane, uwiodłeś mnie, Panie. Jak mi bibliści powiedzieli, jak to jest w oryginale. Wiecie, jak jest w oryginale? Zgwałciłeś mnie, Panie Boże. Zgwałciłeś mnie, Panie Boże, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Ale koniec. Nie będę Ci więcej służył. I następne zdanie. I wtedy moje serce zaczął trawić jakby ogień. Zapaliło się w sercu. Może właśnie, Panie Boże, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Mistrzem. Jezus Panem, Jezus Mistrzem. A w głębi serca nie cierpię, bo mi ten Kościół, bo mi to środowisko chrześcijańskie, bo mi ta moja babcia ciągle co do kościoła chodziła z różańcem. To ona mnie poraniła. Nie cierpię tego wszystkiego. Pamiętacie ten piękny serial Dom, jak ten popiołek zginął na niewypale i jest jego pogrzeb i ten facet, którego grał Janczar, stoi nad trumną i mówi, Panie Boże, tak się nie robi. Ciarki przechodzą. Panie Boże, tak się nie robi. Panie Boże, dlaczego moje życie jest czymś takim? Dlaczego ja się wszystkiego boję? I wtedy Ci Bóg odpowie, bo wtedy będziesz po raz pierwszy zejdziesz, może nie na samo dno, ale już bardzo głęboko. Nie wstydź się kłócić z Panem Bogiem. Panu Bogu korona z głowy nie spadnie od Twojej kłótni. Jeśli będziesz się kłócił szczerze, jak opowiadali, jak jeden z księży sobie poszedł do katedry wrocławskiej się pomodlić, zamknięta była katedra, usiadł w ławce, już wieczorem wziął klucze od katedry, usiadł sobie w ławce tak, że tylko oczy mu było widać, tak na piętach sobie przysiadł i nagle patrzy, starsza siostra zakonna wychodzi z zakrystii, też wzięła klucze, weszła przez zakrystię, maszeruje przez kościół, nie wiedziała, że on jest w kościele, myślała, że jest sama, stanęła przed krucyfiksem i mówi, ty Żydzie, taki wstyd przed całym klasztorem, do rana ma być to załatwione, w imię Ojca i Syna. On mówi, zbaraniałem. Słuchajcie, nie można udawać. Tak, chłopak mnie rzucił, ojciec mnie w twarz uderzył, z uczelni mnie wyrzucili, a ja powiem, Twoja wola, Panie Jezu. Nie Twoja wola, Panie Jezu. Sorry, wymiękam. Nie daję rady. To jest początek prawdy. Oni mieli żal do Pana Boga. Potrafili, Żydzi się kłócili z Panem Bogiem. Wiecie, o czym to świadczy, że my wcale nie jesteśmy tacy pokorni. Po prostu jesteśmy nieprawdziwi, dlatego tacy mamy rączki porządnie złożone. Są momenty, że trzeba wybuchnąć przed Panem Bogiem i wtedy przyjdzie prawda. Wtedy poczujemy się żywo, wtedy się poczujemy higienicznie, jakbyśmy prysznic wzięli dla naszego serca. Pamiętajcie, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Te rekolekcje mają tylko 2 dni. Ja może za chwilę, jeśli ktoś z Was ma sobie gdzie zanotować, podam adres strony internetowej, gdzie można jeszcze tam różne uszczegółowienia i kontynuacje tych nauk posłuchać. Są jeszcze książki w księgarniach moje, ale internet jest lepszy za darmo i wszystko w MP3-kach tam jest poukładane. A teraz Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za skupienie, za to, żeście mi tak pomagali głosić te prawdy do Was. Szczęść Boże. Kochani, jest jeszcze możliwość, ale nie będziemy tak bardzo długo czekać. Jeśli macie jakieś pytania tak na szybko po tych konferencjach dwóch, zwłaszcza po dzisiejszej, to bardzo, bardzo proszę o pytania. Jeśli ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać księdza Piotra, to jest to ostatni wieczór już tutaj przynajmniej podczas tych rekolekcji z nim. Dobra, adres internetowy. Jest to strona, którą nawet można spróbować zapamiętać. www.rekol, od rekolekcje, tylko skrót. www.rekol.prv, od private.pl. www.rekol.prv.pl. To jest taka strona oficjalna. Jest jeszcze strona mniej oficjalna, gdzie są zahasłowane różne moje treści, bo są może mniej dopracowane, niekoniecznie wszystko człowiek musi pokazywać, chociaż może się trzeba właśnie wystawić na publiczność. Jeśli ktoś by chciał więcej tych treści, to trzeba by do mnie napisać maila, bo ja nie pamiętam tych haseł, bo mam już taki gotowy plik na xpiotr@go2.pl, że proszę o hasło na ich stronę z księdza kazaniami. Dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście wy tu jesteście w
duszpasterstwie i na formacji, bo to właśnie trzeba wsłuchać i powtarzać, i rozwijać, i wracać. Jednorazowe zastrzyki tu w chrześcijaństwie niewiele dadzą, nawet jeśli są super. Po prostu trzeba jak urabiać ciasto, to trzeba. No właśnie, czy jeszcze może jakieś pytanie się zrodziło, pojawiło? Czy są jakieś pytania jeszcze, co? No to dzięki. A jest, przepraszam. Jest pytanie. Jest pytanie. Czy mógłbyś podejść, Tomek? Znaczy, ja tak się trochę może do pancernych odwołam. Do czego, przepraszam? Pancernych. A, do, super, mogę zdawać egzamin z pancernych. Po czym poznać, że została rozbrojona faktycznie ta trzecia bomba, żeby się przez wcześnie nie cieszyć ze zwycięstwa? Niewątpliwie pokój serca i niewątpliwie wolność od grzechu. No oczywiście nie jakaś bezbłędność, bo i papież się spowiadał do końca życia, ale pamiętajcie, grzechy szczególnie związane z czystością, wiem, że to jest temat na czasie, masturbacja, pornografia, to jest tylko termometr, który pokazuje, że coś z twoją tożsamością jest nie tak. Dlatego nie z góry, z dołu. Pycha, ludzie nie widzą swojej pychy, pycha mutuje. Nieraz się wyspowiadasz, ojcze w konfesjonale, byłem pyszny, strasznie, naprawdę, przeżywam to, dobrze, żeś się wyspowiadał. Wychodzisz od konfesjonału, puk, 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 idziesz, do drzwi nie doszedłeś i mówisz, ale się wyspowiadałem, kurczę, pewnie sobie o mnie nieźle pomyślał. Już zmutował wirus. Pokornym ciężkie grzechy nieraz się nie zdarzają, bo nie potrzebują. Pysznych musi nieraz Pan Bóg powalić na ziemię grzechami ciężkimi. Masturbacja jest często objawem pychy. Objawem pychy. Pamiętajcie, ojciec ksiądz Federowicz mówił, z pychy jest duma, ja, i z pychy jest nieśmiałość. Ja to nie, ja to na końcu, ja to tylko kartofle będę obierać. Pycha. Uważajcie, niebezpieczny wirus pychy, nieśmiałość. Pokora jest to się pokornie pokazać. Jan Paweł II był pokorny. Całemu światu pokazywał, jak mu się ręka trzęsła. Całemu światu pokazywał, jak mu ślina cieknie. Mógł się schować. W klasztorze pisać książki, dziennikarze, żeby stali dzień i noc. Ciekawe, czy się pokaże w oknie. Jeździł, pieluchy mu zakładali, jeździł po świecie. Pokazywał swoją starość, a był aktorem. Był prześlicznym mężczyzną. Jakie to było dla niego upokorzenie pokazywać starość. Ilu ludzi mówi, nie przychodźcie do mnie, bo jestem chora. Nikomu się nie pokaże, bo jestem brzydko wyglądam. Jak wyzdrowieje, to się dopiero pokaże, żeby was na kolana powalić swoim wyglądem. Więc dlatego często grzechy ciężkie wynikają z pychy. Wiesz, dlaczego nie możesz wyjść z pornografii? Bo jesteś pyszny, tylko tego nie widzisz. I Pan Bóg ci daje ostatnią szansę. Pan Bóg miesza w garnku, żeby z dna poszło do góry. Dlaczego mi tak Pan Bóg miesza? Żeby z dna poszło do góry. I poznaje się po tym, że pokorę najlepiej się sprawdza wtedy, jak przyjmujemy, jesteśmy posłuszni komuś, kto... Dzieci jakoś rodzicom posłuszni, żona mężowi, a mąż żonie, bo to jest wzajemne posłuszeństwo, my księża biskupowi, penitent też spowiednikowi, prawda? Ilu ludzi mówi, ten mój spowiednik zaczął mi takie dziwne rady dawać i polecenia, zmieniłem sobie spowiednika. Ten drugi też zaczął mi coś tutaj mówić, zmieniłem sobie spowiednika. Zmieniłem sobie męża, zmieniłem sobie żonę, zmieniłem sobie środowisko, bo mi nie pasowali. A właśnie wytrwać przy spowiedniku, oczywiście może sytuacja nastąpić, że coś nastąpi nierozeznanie, wytrwać przy żonie, wytrwać. To jest pokora. To jest najtrudniejsza rzecz. Pokora jest najtrudniejszą rzeczą. Więc pokój serca i wolność, jakieś wyzwolenie z grzechu, to jest znak, że uzdrowienie nastąpiło. Jeszcze jedną rzecz powiem. Jeśli ci ojciec nie nadał imienia, to Bóg ci nada imię. Bóg zmienia imiona. Byłeś Abram, będziesz Abraham. Byłeś Szaweł, będziesz Paweł. Byłeś Szymon, będziesz Kefas. Byłeś ciamciara, byłeś truskaweczka mamuni, byłeś mysio babci, a teraz będziesz mój komandos. Tylko Bóg musi zacząć od rozdarcia twojej rany i zlikwidowania twoich numerów popisowych. Chłopcy mają różne numery popisowe, panowie mamy różne popery. Na przykład, że chłopak jest miły. Dziewczyny, jaki ten Andrzej jest? On jest miły. On się zawsze tak uśmiecha, uczynny jest, grzeczny jest. Otóż masz się stać niegrzeczny i nieuczynny. Co ksiądz mówi nam? Bo nie ksiądz... Jeśli uczynnością zarabiasz na życzliwość ludzi, naprawię ci, zrobię ci, pojadę z tobą, kochacie mnie, ja wam wszystko zrobię, tylko kochajcie mnie, to przestań robić. Kapujecie? Numer popisowy. Miła dziewczyna, wszystko zrobi, zawsze posprząta, wszystko jest. I ona mówi, jak jestem dobra. Nie, bo ty żebrzesz. Nie jedziesz na pięknie, jedziesz na robocie. Ludzie przychodzą, mówią, co mam zrobić?
ten bogacz mówił, proszę, Jezu, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Nic nie zrobić. Życie wieczne zostanie za darmoche. Jak niemowlak leży w domu 3-tygodniowy, to z niego nie ma żadnego pożytku. Sika, pryka, kubki robi, wrzeszczy w nocy. No przepraszam, nic nie zrobi, a tylko kłopoty. A rodzice kochają go najbardziej. Jak? No wszyscy się zgodzicie. No tak, jak się urodziła moja siostra, to rodzice zwariowali. Jaki Pan Bóg ma z ciebie pożytek? Żaden. Sikasz, prykasz, kubki robisz, śmierdzi nieraz w niebie od naszych grzechów. A co Pan Bóg na to? Kochać jak niemowlę. Popatrz, jaki przykład z życia wzięty. A my mówimy, co mam zrobić, żeby mieć samozadowolenie? Nic, będziesz leżał z ręką w hipsie na wyciągu i zrozumiesz, Bóg mnie kocha. Za co? Za darmochę. To jest nieprawdopodobne. My ciągle chcemy zarabiać. Więc Pan Bóg ci odetnie możliwości zarobku, żeby coś być wart. Numery popisowe. My, panowie, mamy numery popisowe. Blagujemy, kręcimy, popisujemy się. Dziewczyny też to robią. No wszyscy jakoś się próbujemy do wartości. I to Bóg musi rozciąć. Zaczyna od rozcięcia rany, a potem leczenia. Jak dentysta. I Bóg ci nada imię. Nowe imię. Faceta, twardziela. Kochany, nie będziesz może pakerem, prawda? Ale będziesz miał moc ducha jak Jezus. Jak się odezwiesz, jak powiesz słowo. Będziesz twardy i mocny. Będą się ludzie z tobą liczyć. To jest niesamowite. U nas, przepraszam, pracował w kurii taki starszy ksiądz, taki przedwojenny, okularki rogowe, jak z recepty, płaszcz ortalionowy, stara teczka. I jak robiliśmy procesje, wizyty papieskie, to były odprawy z wojskiem i z policją. Przyjeżdżali pułkownicy z pistoletami, z kaburami, przyjeżdżali z asystentami. Ja taki przerażony, pracując w kurii, panie pułkowniku, może byśmy to wojsko ustawili tak. Nie, proszę księdza, to ksiądz się nie zna tutaj, bo szereg mi się załamie. Wojsko musi stać tutaj tak. Panie policjancie, może byśmy te samochody ustawili. Proszę księdza, ksiądz się nie orientuje. A Jezu, ci prowadzi. Tak, ja przepraszam, że w ogóle się ośmieliłem zadać taką propozycję. Przychodził stary ksiądz prałat. Miał taki gest. I mówił, panowie, panie pułkowniku, a może byśmy jednak to wojsko ustawili tak. Tak jest, księże bracie, oczywiście. Kurczę, mnie w ogóle nie słuchali, no. A taki wysoki, jestem wielki. Panie policjancie, gdybyśmy ten orszak trochę... Tak, oczywiście, ma ksiądz prałat świetną rację, ale miał powera facet. Ale miał powera. Tylko słowo, spojrzenie. Ale potrafił się wycofać, jak mu ktoś mu zwrócił błąd? Tak, pomyliłem się. Moc, siła, spojrzenie. Są ludzie, że jak się na ciebie spojrzy, to od razu mówisz, Boże, kto to jest? Możesz ważyć 50 kilo, możesz być szczupły, możesz być chorowity. Tu jest moc, nie w pięści. Mówiłem wam o wiatraku. Tutaj jest moc i tą moc możesz mieć. Tą moc możesz mieć. Tylko musisz wyruszyć na pustynię. Zostawić mamę. Trzeba zostawić mamę. Wczoraj był ten film Historia miłosna ze szturem. Jeszcze patrzyłem wieczorem. Ta rola księdza. Jak się dowiedział, że ma dziecko. Gdzie zadzwonił? Mamo, mam dziecko. No tak. Księżom też grozi kontakt z mamą za duży. Mamę trzeba zostawić. Pan Jezus mamę zostawił. Po coście mnie szukali? Po coście mnie szukali? Kto jest moją matką? Na Golgocie się do niej nie powiedział, mamusiu, dziękuję ci za całe życie, tylko to jest twój syn, Jan. Mamę trzeba zostawić, dom trzeba zostawić. Nigdy dziewczyny nie próbujcie kierować facetem. Chłopaki, nigdy nie idźcie do dziewczyny po siłę. Taki jestem twój misio, pogłosz mnie, no. Taki jestem biedny, taki twój jestem robaczek, co? Podoba ci się robaczek? Nigdy nie rób z dziewczyny kierownika duchowego. Springsteen napisał, Bruce Springsteen, piosenkę Secret Garden. Ona cię wprowadzi w swój świat. Jeśli ją poprosisz, zaprowadzi cię daleko. Jeśli ją poprosisz, da ci pocałunek. Jeśli ją poprosisz, wpuści cię w swoje wnętrze. A ty będziesz zawsze milion mil od tego, czego szukasz. Nigdy dziewczyna nie nada męskości facetowi. Dziewczyny potrafią obudzić mężczyźnie męskość. Wystarczy, postukają obcasami, przyjdzie wiosna. Obudzicie męskość. Nigdy nie nadacie męskości. Dlatego, a dziewczyna jest niepewna swojej piękności, więc jak chłopak ją błaga o seks, to mówi, o fajnie, podoba mu się, Tylko uważaj, właśnie w tej chwili przejawia się to, że wasze małżeństwo będzie do niczego, bo on nie jest mężczyzną. Facet niewychowany przez ojca jest przyzwyczajony, że mama go głaszcze. Przyzwyczaja się, że kobieta nadaje mu męskość, co jest nieprawdą. I biega od kobiety do kobiety, żeby go pogłaskała. Przed ślubem go głaskałaś, on ciebie adorował, było super, ale po ślubie mówisz, ty stary, ja się nie będę głaskać przez cały czas. Weź się trochę za robotę. Tu są dzieci, syn, trzeba robić. Co? Już mi się nie kochasz mnie? Pójdzie do koleżanki z pracy.
Koleżanka go zacznie głaskać. Potem pójdzie do trzeciej. Dlatego panowie biegają o pogłaskanie prosząc. Nigdy ci kobieta nie da siły. Nigdy nie idź do kobiety po siłę. Do kobiety idź już z siłą. A siłę dostaniesz od faceta. Siłę dostaniesz od Boga. Tak jak powiedziałem, że niektóre dziewczyny bym wysłał do gabinetu kosmetycznego i na kurs tańca z różnych grup religijnych i wspólnot. Podobnie niejednego faceta z różnych grup religijnych wysłałbym na siłownię i na boks. Naprawdę, mówię całkiem poważnie. Lepiej od niejednych rekolekcji zrobiłoby, jakby dostał parę razy po gębie, by się przestał bać. Jakby przerzucił trochę tego żelastwa i poczułby, że coś potrafi zrobić. Jakby pot z niego się zlał. Jakby mu trener powiedział, no dzisiaj panie Kaziu, to pan nieźle trenował. Super. Naprawdę. Ale to jest pokora założyć dres i taki pająkowaty wchodzi na siłownię. To jest pokora, a nie mówić w kościele, panie ulituj się nad nami, bo jesteśmy tacy grzesznicy. Tak, jesteś pokorny, to chodź na siłownię. W życiu. Chodź na basen, w życiu się nie pokażę. A to jest pokora, iść na siłownię. No to wrzuć 20 kilo. Może ja od dwóch zacznę, co? Także musiałem ten wątek męski dokończyć. Uważajcie, kiedy przychodzą do mnie kobiety, mówią, proszę księdza, z mężem się wszystko sypnęło. Czy pani z nim współżyła przed ślubem? A co to ma do rzeczy, proszę księdza? Pani przejęła nad nim władzę. Jeśli wejdzie seks przed ślubem między chłopaka a dziewczynę, rządzi dziewczyna, ona jest górą. Kochanie, jedziemy do Zakopanego. Załatwiłem już bilety, mam karimaty, mam plecaki, tylko mam do ciebie jedno pytanie. Czy wynająć dwa pokoje jednoosobowe, czy jeden dwuosobowy? Widzisz? Już się ciebie pyta. Już ty rządzisz. A potem jest, chodź no tutaj, widzi ksiądz? Chodź no tutaj. Jakie ty kapcie założyłeś? No widzi ksiądz, co ja z nim mam. No. Wpuść koszulę. No proszę księdza, to nie da się wytrzymać. Tylko ona nie powie tego, że ona przejęła nad nim rządy przez seks. Panowie, nie dajcie się. Nie będziesz przede mną rządzić. Ja będę twoim ochroniarzem, bo mnie twoje piękno zachwyca, a nie seks. Kiedyś powiedziałem na kazaniu jedną rzecz, myślałem, że mnie jedna pani zabije. Pierwszy raz miałem taką sytuację w zakrystii. Tylko na szczęście miałem książkę pana Polikowskiego, gdzie to było napisane, co ja mówiłem. Pan Jacek Polikowski napisał, 90% alkoholizmu mężczyzn, takiego alkoholizmu, który się zaczął po ślubie, wynika z tego, że kobieta odrzucała mężczyznę w dziedzinie seksu. Może dostaniesz, może nie dostaniesz. No sprężaj się stary szybciej, bo ci słabo idzie coś. A to jest dla faceta wielka sprawa. Facet musi być silny, prężny i mieć twarde ciało, żeby był akt seksualny. Kiedyś mi jeden pan powiedział, dokładnie jak o tym mówiłem, proszę księdza, współżyłem kiedyś z żoną. I ona w czasie stosunku seksualnego spojrzała się na zegarek. Powiedziałem, że ci się zemszczę tak, żeś mnie tak poniżyła. Kobiety o tym w ogóle nie mówią. Mąż pije, dlaczego? Właśnie proszę księdza, nie wiem dlaczego. A denerwuje się, rano wstaje, krzyczy na mnie. A dlaczego? Właśnie nie wiem dlaczego. Ale że było nic tego, ale że to, ale że tamto. To są bardzo delikatne. W waszych małżeństwach nie wiecie, co w tych sprawach to jest rodziców inna sprawa. A tam się mogło dużo dziać i przed ślubem, i po ślubie. Dlatego Jezus mówi, nie sądźcie, bo nie macie pojęcia, o co chodzi. Nie wolno się uzależnić. Jesteśmy to cię zostawię. Zostaw. Bóg jest moim Panem, a nie żona. Bóg jest moim Panem. Pierwsze przykazanie, uważajcie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dziewczyna nie będzie Bogiem, chłopak nie będzie Bogiem. No dobra, bo tak do rana przegadamy. Pierwsza msza o siódmej to już. To co, ktoś jeszcze? Nie wiem, Przemysław mam na imię, może jestem niewyedukowany. Jak to wygląda w kościele, znaczy tak jak ksiądz mówił, każdy się zetknął z pornografią, nie? Ale jak jest coś takiego, co na przykład, no nie można ocenić na pornografię, na przykład kalendarze z nagimi kobietami, takie rzeczy. Jak to się traktuje? I ja tu miałem takie skojarzenie wczoraj, nie? Jak było na przykład o swojej sile, nie? Że na przykład, no przypuśćmy, jestem gdzieś w pracy, wchodzę w jakieś środowisko, ktoś mi wiesza coś takiego i co? No to ja mówię, zdejmij to. No. Powiedz sobie to u siebie w domu, jak chcesz już kończyć. Proszę Państwa, Jezus powiedział, kto pożądliwie spojrzał na kobietę, już popełnił cudzołóstwo. Grzechy się popełnia tu. Są ludzie, którzy patrzą na akt, na kobietę elegancką i nie popełniają grzechu. Są ludzie, którzy patrzą na tę samą kobietę i popełniają grzech. Tu się popełnia grzechy. Dlatego wiesz, jeśli serce jest tak rozregulowane, że ono widzi kobietę w futrze i w czapce uszatce i on jest rozpalony cały, no to coś jest z tym sercem nie tak. Właśnie serce trzeba oczyścić i wtedy, wiecie, dla czystego wszystko jest czyste. Brudny wszędzie widzi grzech. Bo o tym cały czas myśli. Głodnemu chleb na myśli. Mamy te polskie świetne powiedzenia. Grzechy się popełnia. Oczywiście, wiecie,
To co nie znaczy, że dziewczyna powie, to niech panowie mają czyste serca, ja będę chodziła wyzywająco ubrana. Nieraz jak są te sprawy o gwałt i ktoś mówi, po co ona się tak ubrała? A kobiety mówią, kobieta ma prawo chodzić jak chce ubrana. No dobrze, ale jeśli ktoś by wziął $1000, szedł przez jakieś podmiejskie dzielnice Częstochowe i machał $1000 i dostałby w głowę, bo mu zabrali, to niech się nie denerwuje. Dolarów się nie nosi na wierzchu. Żeby nie było napadu i zbrodni. Podobnie jeśli chodzi o wygląd. Dziewczyny, jesteś odpowiedzialne. Ale serce, grzech popełnia się w sercu. Dlatego tutaj nie ma 6 centymetrów za kolano to grzech, 4 to nie grzech. Tego się miarką się nie zmierzy. Nie wiem, czy ja to dobrze odpowiedziałem, ale wszystko zależy od czystości serca. My patrzymy sercem. Jeszcze proszę zwrócić uwagę na Maryję, jaka ona była piękna. Została pobłogosławiona przez Boga. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Ile dziewczyn by to chciało usłyszeć? Zdrowa Ewo, łaski, czyli gracji, czyli światła jesteś pełna. Boże, jakby tak chłopak powiedział, jesteś zdrowa, wszystko masz piękne. Włosy zdrowe, nos masz zdrowy, palce, słowa Twoje są zdrowe, spojrzenie zdrowe, Twój pokój jest zdrowy, wiesz, Twój świat jest zdrowy. Przecież jakie to piękne pozdrowienie dla kobiety. Łaski jesteś, światła jesteś pełna. Ewa, jesteś pełna światła. Pan z Tobą. Bóg jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, jesteś wyjątkowa, niepowtarzalna. Zobaczcie, a ile dziewczyn zaczęło swoje życie. Chora Gośko, grzechu pełna, szatan jest z Tobą. Jesteś najgorsza i najbrzydsza z dziewczyn. Wiele dziewczyn dostało takie pozdrowienie. Nie anielskie, diabelskie. Anioł też wiedział, co trzeba u Marii uruchomić. Że zwróci uwagę, on uruchamia jej piękno, poczucie piękne. I potem ona jest taka piękna, ma takie poczucie, że kiedy Józef wraca, ona jest w ciąży, on nie wie, co to za dziecko, ona mu nic nie mówi, nic w Piśmie Świętym. Ile kobiet by wzięło, powiedział, Józefie, siadaj tu, siadaj, ja ci wyjaśnię. Jest tak, był mnie anioł, rozumiesz? Rozumiesz, kapuje, był mnie anioł, to dziecko będzie nazywane Synem Najwyższego. Nic mu nie mówi, ryzykuje życiem, ale ona wie jedno, ja jestem tak piękna, że Józef nawet widząc mój stan błogosławiony, nie zrobi mi krzywdy. Józef ma zagwozdkę. Z jednej strony widzi, że jest w ciąży. To nie moje dziecko, czyli obcego faceta, czyli grzech. Ale ona ma piękne oczy. Grzesznicy nie mają takich oczu, czyli nie mogła zgrzeszyć. Co go przekona? Fakt ciąży czy piękno Maryi? Maryja ma piękną twarz. Ona się tym broniła. Dziewczyny, nie przejmujcie kontroli nad facetem. Musisz być tak piękna, przepraszam drogie panie, bez względu czy masz 50, 60, 70 lat, czy jesteś otyła, czy jesteś za szczupła. To nie tu jest piękno kobiety, jest w oczach. Na te modelki niektóre te anorektyczki nie da się patrzeć, są tak wstrętne, bo są chore na grzech. Na grzech, czy niekoniecznie na grzech, to są psychiczne często choroby, anoreksja i tak dalej. Maryja nie tłumaczy Józefowi. I Józef, ochroniarz Maryi, postanowił oddać za nią życie. Wygoni Maryję. Cała nienawiść Nazaretu spadnie na niego. Powiedział, gagatek, zrobił dziewczynie dziecko, ją wygonił. Gagatek, do końca życia będą Józefa palcami pokazywać. Ale Maryja będzie żyła. Panowie, to jest piękne. Być ochroniarzem kobiety. Kiedyś mi jeden pan opowiadał, zgrzeszył z kobietą. Całą noc zgrzeszyli. Rano udawali, że wszystko jest w porządku, ale był miły, miła noc, jesteś cudowna, papa, cmok, cmok. A on myślał o jednym, idź już stąd. Wiedział, że popełnił grzech. Chciał iść do spowiedzi szybko. Ona też, kochanie, cudownie, to się jeszcze spotkamy. No dobra, zobaczymy, zdzwonimy się kiedyś. Wyszła. On się szybko umył, tam ogolił, ubrał się, biegnie do kościoła, do konfesjonału, kurde, ona klęczy. A dobrą minę robiła, było cudownie, było super. Nie, ona też wiedziała, że nie było cudownie. Powiedział sobie, nigdy więcej żadna kobieta nie będzie się przeze mnie spowiadała. Facet, jeśli powiesz to swojej dziewczynie i dokonasz tego, że twoja dziewczyna przez twoje zachcianki nigdy nie będzie musiał iść do spowiedzi. Jesteś twardziel. Jesteś komandos. Jesteś po prostu grom. Ale jeśli ja dziewczynę ciągle wysyłam do konfesjonału, bo mi się zachciało pieszczot, bo mi się zachciało seksu, bo mi się zachciało. Jesteś niebezpieczny. Zresztą dziewczyny, pamiętajcie, jaka jest obrona przed grzechem? Są takie dziewczyny, przy których można opowiadać sprośne kawały. A są takie dziewczyny, przy których się nie da. Ona jest tak piękna, ona ma takie spojrzenie, że się nie da. To jest nieprawdopodobne. Ja widzę w Warszawie na Starym Mieście, siedzą chłopaki, dziewczyny. Chłopaki klną, a dziewczyny ha, 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 ha. Nie wiedzą, że są brzydkie, przy nich można kląć. Dziewczyna piękna, jak się spojrzy, to po prostu człowiek, jeśli ma coś głupiego na myśli, to go zmraża. Dlatego Maryja i Józef wziął
Wstał, wziął i poszedł do Egiptu. Wstał, facet nie może leżeć. Wielu facetów próbuje zmieniać świat z pozycji horyzontalnej. Pilocik, ochoci mocny. Weź się za robotę, żonę koryguje, żonę zmienia. Wstań. To jest piękne zdanie. Wstał i wziął. Ktoś może sobie powiedzieć, co to znaczy wziął? Wziął małżonkę. Co, małżonka jest jak chusteczka, że ją sobie wziął? Drogie panie, przyznajcie szczerze, chciałybyście, żeby taki komandos, który za was się da pokroić, was wziął. Gosiu, nic ci się nie stanie. Ewa, nic ci się nie stanie. Weź mnie. Taki, który się nie zabawi, rzuci. Bo kim ma być facet dla kobiety? Ochroniarzem. To głupie gadanie, kto ważniejszy w małżeństwie. Proszę państwa, jak się spotyka dwóch prezydentów, to kto tam rządzi? Kto jest najważniejszy? No prezydenci. No prezydenci są najważniejsi, ale rządzi oficer ochrony. Panie prezydencie, kroczek do tyłu. Panie prezydencie, dwa kroki do tyłu. Jeśli trzeba, ochroniarz może wypchnąć prezydenta, może go przewrócić i dostanie za to medal. Jeśli papież odprawia mszę świętą, kto rządzi przy ołtarzu? Ktoś powie, papież, a figę, ceremoniarz. Kto to jest facet dla kobiety? Ochroniarz. Ale on rządzi, kochanie, uspokój się, bo ci się emocje trochę rozjechały. Ja prowadzę samochód, proszę teraz nic nie mówić, ale jeśli trzeba, pójdzie na glebę. Panowie, ją zostawcie, moją żonę, mnie weźcie. Oddasz się takiemu człowiekowi. Dlaczego kobiety chcą kontrolować? Mówią, dzisiaj zupę gotuję ja, jutro ty, potem ja, potem ty. Wszystko porówno. Dlatego, że kobiety się boją, że są wykorzystywane przez mężczyzn, że mężczyzna by jej nie obronił. Nie jest ochroniarzem. Dlatego w pewnym sensie to kobieta jest ważniejsza. Kobieta jest ważniejsza, ale rządzi facet. Rządzi facet dla ochrony kobiet. On ustawi, on ją będzie bronił. Kobieta potrzebuje od mężczyzny bezpieczeństwa. Pan Jacek Kulikowski to tak pięknie mówił, jak taki przykład dawał, jak małżeństwo w hotelu, małżeństwo na 11 piętrze zaczyna w dzień grę miłosną, zaczyna się całować, no i będzie akt seksualny, już wiedzą. Żona mówi, kochanie, zasłoń zasłonę. O, myślisz, ty zgłupiała, 11 piętro, przecież nikt nas nie podejrzy. Zasłoń zasłonę. Facet, idź w stanie zasłoń. Ona potrzebuje intymności, bezpieczeństwa. I nie pytaj dlaczego, bo kobiety nie zrozumiesz. Jak kobieta płacze, nie pytaj dlaczego płacze, bo ona sama nie wie dlaczego płacze. Ja jak byłem młodym księdzem, to mówiłem, nie płacz, pani niech pani nie płacze. A to kobieta wtedy mówi, to ksiądz taki dobry dla mnie, to ja jeszcze bardziej będę płakać. Tylko trzeba powiedzieć, jak pani będzie jutro wyglądać. Natychmiast przestaje płakać. Ale się pani tuż rozmarzał. Naprawdę? Oj, to już przestaje płakać. Więc to jest rola faceta, to jest rola faceta. Ale on musi być twardy, on musi być mocny. Jeśli chłopak zacznie żebrać o seks, błagam cię, błagam, jeden guziczek, błagam tylko dzisiaj, tylko jeszcze pozwól. Wstań z tych kolan, facet. Ty masz być moim ochroniarzem. Ja będę miał humory i nastroje. Ty masz być ochroniarzem naszych dzieci. Nie żebraj o seks. Idź do innych facetów, idź do księdza, idź na siłownię, idź do Boga, idź na piechotę na Jasną Górę. Nie żebraj, nie bądź żebrakiem. A niektóre kobiety się cieszą. Ale prosił, ach, prosił, ale namiętnie całował. Nie wiesz, że się pakujesz w chłopca, który potem zacznie pić, albo się na ciebie obrazi, albo cię zostawi. Facet musi być twardy, musi stoczyć bitwę sam na sam. Nigdy nie przeciągaj właśnie faceta w swój świat, bo ty w nim panujesz. Drogie panie, wy jesteście od nas czystsze, porządniejsze, bardziej uporządkowane. Nigdy z wami nie wygramy. I kobiety dlatego dominą. Jak położyłeś ten widelec? No wiadomo, przecież facet, kobieta zmywa filiżankę po wypiciu herbaty. Facet przed wypiciem. Bo ona stoi brudna cały dzień w zlewie i facet jak chce wypić herbatę, to dopiero myje, nie? Facet nie umyje jednej filiżanki, bo to jest za trudne. Jak się facetowi już wszystkie serwisy znajdą w zlewie, zaczyna, ale wtedy jak on myje? Ludwik, tutaj drugi płyn, ściereczka i on w cesty myje. Ale jedną wymyć, to nie da rady, to trzeba zrozumieć. Że to jest dla niego za trudne. To jest dla niego za trudne. Więc trzeba zrozumieć tę swoją mentalność, która jest po prostu inna. Tego się trzeba ciągle uczyć. Pan Jacek Bulikowski jest tu mistrzem. Jak on opowiada... Popatrzcie, ja wiem, że się wielu z was, swoich rodziców zobaczy. Facet jak coś robi dla kobiety, to jest pochłonięty cały. Naprawia dla niej tam walkmana, prawda? Czy discmana. Żona woła, obiad już gotowy, już idę. No naprawia. Obiad już gotowy, no już idę. Obiad, ona przychodzi i mówi, słuchaj, wołam cię na obiad. W ogóle mnie nie wołałaś. Trzy razy wołałam. W ogóle nie wołałaś. Przychodzi, patrzy talerz pusty, mówi, gdzie obiad gotowy? No w garku jest zagotowany. Jakie w garku? Gotowy obiad jest w talerzu. Drogie panie, więc pan Jacek Polikowski mówi, jak się woła męża na obiad? Podchodzi się do faceta i się go szarpie za rękaw. Widzisz mnie? Słyszysz mnie?
zupa jest w talerzu, chleb jest ukrojony, łyżka jest obok. I wtedy facet idzie i je. Kobiety mają inną percepcję. Musi kobieta zdać relację z wszystkiego. Ksiądz Maliński, ten z Wrocławia, mówił, że on myślał kiedyś, że kobiecie trzeba mówić, że jest piękna. Trzeba, ale kobietę trzeba wysłuchać. Kobieta mężczyźnie chce wszystko opowiedzieć, a facet myśli, że to jest za... Ona mówi, kochanie, mam bardzo niemiłą szefową w pracy. Facet mówi, czekaj, to co my poradzimy? Może byś zmieniła wydział? Może tą szefową byś poszła? Nie, ja chcę zostać w tej pracy. Nie chcę, żebyś mi coś radził, tylko mnie wysłuchaj. Więc ksiądz Orzechowski mówi tak, ksiądz Maliński mówi tak, jak kobieta do ciebie mówi, to mów, o Boże, naprawdę? Pierwsze słyszę, rewelacja, really? No super. I ona powie, mężu, jak mi się z tobą dobrze rozmawia. Żeby wysłuchać. I to musi być wszystko po kolei. Jak opowiada pan Jacek Pulikowski, muszę wszystkie autoryzacje przytaczać, jak kobieta pierwszy dzień zostanie sama w domu z dzieckiem. Przyjechali ze szpitala położniczego, dziecko przywieźli, rano facet idzie do pracy, ona pierwszy dzień zostaje sam na sam z dzieckiem. Nie ma pielęgniarki jak w szpitalu. Facet wraca o 16:00. Kobieta mówi, co się działo? Słuchaj, kochanie, o 8:00 miało kubkę rzadką. O 12:00 pryknęło. O 2:00 miało kubkę taką bardziej fioletową. Potem się facet mówi, ale czy jest zdrowe? Jest, to ja idę spać. Faceta interesuje wynik końcowy. Kobieta musi być ostra, tylko jak nie wysłuchasz żony, to ona pójdzie do kogoś innego. Będzie dzwonić do matki. Po co ty dzwonisz do matki? Bo matka jej słucha. Matka, ludzie o tym nie wiedzą. A jak nie matka, to może kolega z pracy zacząć słuchać. I od tego się zaczynają romanse. Że kolega z pracy słuchał. Tak patrzył na nogi i tak słuchał. Tak sobie wyobrażał, jak to będzie w jego w łóżku. A tak, co ty powiesz? Mąż cię nie szanuje. Słuchaj, to jakiś potwór, no po prostu. I słuchał. I really? Naprawdę? O Boże, coś takiego, prawda? Czy kobieta w percepcji, jak pan Jacek Pulikowski powiada, jak facet chce żonie wyjaśnić, to on chce wszystko wyjaśnić. On pół roku przygotowuje przemowę dla żony. On chce jej wyjaśnić rozwój ich małżeństwa w najbliższej dziesięciolatce. On sobie to wszystko poukłada w punktach. Jadą pociągiem, pusty przedział, żonę ma naprzeciwko siebie. Teraz jej wyjaśni. Mówi, słuchaj, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Ona mówi, słuchaj, więc chcę ci powiedzieć, tu jasno, wyraźnie facet mówi punkt po punkcie. I kiedy jest w szczycie swojego wymieniania swoich planów, żona mówi przez okno, o, sarenka pobiegła. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. A ona słucha. Ona słucha. Kobieta robi 5 rzeczy naraz. Tutaj nastawia wodę, mleko, dziecko przewija, szminkuje się do pracy, jeszcze coś tutaj robi. Facet robi wszystko po kolei. Facet musi sobie wszystko pokazać po kolei. Gdyby kobiety robiły tak jak my po kolei, to obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. Dlatego facet popełnia błąd, kiedy wraca z pracy, kobieta tutaj robi obiad, tutaj tam dziecko karmi, tutaj dzwoni jeszcze do lekarza, tutaj jej mama zadzwoniła, facet przychodzi, patrzy, niewyjęte pranie odwirowane leży w lodówce. I co mówi? Ty cia majdo, nawet nie umiesz wyjąć prania. Nie mów jej tak, bo ona 7 rzeczy robi, tylko ty powieś to pranie. Tylko pan Pulikowski mówi, na litość boską, przed powieszeniem strząchnij. Jak nie strząchniesz, to się nie liczy. Nie, ja nie wiem, dlaczego trzeba strząchnąć. Także więc widzicie, ja to mówię nieraz małżonkom 20 lat po ślubie, oni mówią, o Jezu, proszę Jezu, nigdy o tym nie pomyślałem. Naprawdę? Jak oni chcą się kochać, kiedy są zupełnie gdzieś w pomieszanym świecie. No to, bo naprawdę nie wyjdziemy.